Witam serdecznie panie i panów radnych na 39. sesji Rady Powiatu Mławskiego. Witam dyrektorów wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, panów komendantów, panią dyrektor sanepidu i wszystkich zaproszonych gości. Na dzisiejszej sesji, na obecną chwilę jest obecnych 17 radnych, także dzisiejsza sesja jest prawomocna. Państwo radni otrzymaliście porządek obrad na dzisiejsze obrady. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. To przechodzimy do punktu trzeciego. Wybór sekretarza obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję panią radną Jolantę Karpińską. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Czy pani Jolanta wyraża zgodę? A jak będziemy głosować, bo nie widzę ekranu? Będzie możliwość głosowania za pomocą przyrządów, tak? To poczekamy chwileczkę. Ja wiem. Proszę państwa, czy przystępujemy do głosowania? Kto jest za tym, żeby sekretarzem dzisiejszych obrad była pani radna Jolanta Karpińska? Proszę o przyciśnięcie nacisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Zapraszam panią Jolantę Karpińską tutaj do stołu prezydialnego. Przystępujemy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołów z 37 i z 38 sesji Rady Powiatu Mławskiego. Protokoły były dostępne i są dostępne w biurze rady. Pewno radni się zapoznaliście. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do protokołów? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Poczekamy, bo jeszcze nie wszyscy radni zagłosowali. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz w planach pracy stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego w 2022 roku.
I proszę Państwa, ze względu na zwiększony zakres prac Wydziału Finansowo-Budżetowego, informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku będzie procedowana na komisjach i sesji w miesiącu wrześniu. Była ona zaplanowana zgodnie z uchwałą nr 241/2022 rok Rady Powiatu Mławskiego z dnia 10 lutego 2022 roku w miesiącu sierpniu bieżącego roku. W związku z tą zmianą został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany planie pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz planach prac stałych komisji Rady w 2022 roku. I Państwo dostaliście ten, informuję też, że mailem została przesłana Państwu radnym projekt wykonania budżetu, także już macie Państwo zgodnie z wytycznymi, że do końca sierpnia każdy radny powinien otrzymać wykonanie budżetu. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi lub zapytania do projektu tej uchwały? Nie będę czytał tej uchwały, bo ona jest obszerna. Państwo radni się zapoznali z tą uchwałą. Także kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za pierwsze półrocze. Czy jest pan dyrektor? To poproszę pana dyrektora Waldemara Rybaka o przedstawienie planu wykonania budżetu. Chyba jest teraz słychać tak. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Szanowni Państwo, cóż można powiedzieć w tym momencie? W tym momencie chciałoby się przytoczyć chińskie przysłowie, obyś nigdy nie żył w ciekawych czasach. A takie ciekawe czasy właśnie mamy w ochronie zdrowia w tym momencie. Otóż to, co się teraz dzieje w ochronie zdrowia, to jest naprawdę przełomowy moment. Mamy do czynienia z koniecznością realizacji ustawy tak zwanej podwyżkowej. Jesteśmy w trakcie w zasadzie finalizowania całego tego zagadnienia. Ja już podpisałem na ten moment aneksy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzisiaj przekazujemy pierwszą transzę wynagrodzeń, wyrównanie za lipiec bieżącego roku. No i 1 września zaczynamy płacić na bieżąco. To jest
w odniesieniu do tego, co się dzieje w tym momencie. Ale wróćmy na chwilę, proszę Państwa, do realizacji planu w pierwszym półroczu tego roku. Musimy sobie przypomnieć, że ten rok zaczął się jeszcze bardzo poważnymi problemami, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa. Pamiętamy, że stan pandemii trwał do końca maja, a bardzo duża liczba hospitalizacji, również w naszym szpitalu, miała miejsce jeszcze przez cały pierwszy kwartał. Ja przypomnę tylko, że nasz szpital bardzo aktywnie brał udział w zwalczaniu skutków pandemii przez cały okres trwania pandemii od 1 marca 2020 roku do końca tej pandemii. Teraz również mamy pacjentów covidowych, ale oni są leczeni u nas w naszym szpitalu. Mamy kilku takich pacjentów bez jakiejś nadmiernej paniki, bez jakiegoś nadmiernego, przesadnej konieczności traktowania tych pacjentów. Są to pacjenci, tak jak wszyscy inni, którzy wymagają leczenia, są to pacjenci leczeni. Oczywiście musimy funkcjonować w ramach podwyższonego rygoru sanitarnego i w postępowaniu z tymi pacjentami, ale podkreślam, to już nie jest ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, kiedy musieliśmy wyłączać na przykład całe oddziały z funkcjonowania, gdy stwierdziliśmy jakieś zakażenie u pacjenta bądź u naszego personelu. Te wszystkie czynniki, o których tutaj przed chwilą powiedziałem, czyli konieczność zamykania oddziałów na czas dezynfekcji, konieczność wyłączania personelu, konieczność przeznaczania co jakiś czas oddziału internistycznego i oczywiście hospicjum, w zależności od stopnia zaawansowania tej pandemii, konieczność przekształcania tych łóżek szpitalnych w internie i w hospicjum miała oczywiście bardzo istotny wpływ również na funkcjonowanie i tak samo przełożyła się na finanse szpitala. Dość powiedzieć, że w sprawozdaniu z wykonania planu za pierwsze półrocze w rachunku zysków i strat macie tam Państwo stratę za pierwsze półrocze w wysokości około 1 800 000 zł. Ta strata jest spowodowana wieloma czynnikami. Pierwsza rzecz to, tak jak powiedziałem, wyłączanie kilku tych właśnie oddziałów. Dwa, skutki podwyżki dla personelu medycznego, czyli skutki realizacji ustawy od 1 lipca ubiegłego roku i tak jak nakazuje ustawa, również w tym roku mamy do czynienia z tym faktem, z koniecznością waloryzacji świadczeń naszych pracowników, z tym, że w tym roku jest to trochę na innych zasadach i później o tym chwilę opowiem. Te zasady są odmienne od zeszłorocznych i powodują bardzo negatywne, na ten moment, bardzo negatywne skutki dla naszego szpitala. Proszę Państwa, jak żeśmy wcześniej omawiali ten temat, to w lokalnych mediach ukazała się informacja, że taka krzycząca, można powiedzieć, szpital na minusie. Ja muszę się odnieść do tego właśnie w kontekście omawiania bieżącej działalności szpitala i muszę powiedzieć tak. Po podpisaniu aneksów z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczących podwyżek i złagodzenia skutków tych podwyżek, za pierwsze półrocze po zaksięgowaniu
Jesteśmy jeszcze w trakcie szczegółowego liczenia oczywiście przychodów, bo nie mamy jeszcze wszystkich przychodów policzonych, nie wszystkie są zaksięgowane. Ten wynik ulegnie diametralnej zmianie. Z 1 800 000 zrobi się, z 1 800 000 straty zrobi się około 500 000 zysku. Nie mam szczegółowej informacji na ten moment, ale to będzie około 500 000 zysku za pierwsze półrocze po przeksięgowaniu przychodów związanych z podpisaniem aneksów tak zwanych podwyżkowych, związanych z ustawą podwyżkową. Ale to tylko jest chwilowy sukces, chwilowe zadowolenie, ponieważ skutki tej ustawy podwyżkowej są takie, i trzeba sobie tutaj powiedzieć wprost, że przychody, deficyt w przychodach w stosunku do tego, co, czyli te zwiększenie przychodów, które dostaniemy z Narodowego Funduszu Zdrowia w porównaniu do podwyżki wynagrodzeń obligatoryjnych, podkreślam, obligatoryjnych, nakazanych nam ustawą, to jest no prawie 500 000 na minusie. Co miesiąc. Cóż, z przykrością muszę powiedzieć, że ktoś popełnił błąd w realizacji tej, w ustalaniu algorytmu podziału tych środków. I wiele szpitali w Polsce ma tego typu właśnie problem. My nie jesteśmy odosobnioną jednostką. Już się zaczyna burza medialna na ten temat, a za chwilę będzie bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Oczywiście przetrwamy jakoś ten okres. Ja wysłałem pismo do dyrektora Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej spotkałem się z dyrektorem Terkiem, tym właśnie dyrektorem oddziału, na temat omówienia problemu i sposobów zaradzenia tym problemom deficytu w naszym szpitalu. Nie jestem jedynym, z którym dyrektor się spotykał, jest wiele takich szpitali. Zaproponowałem pewne rozwiązania, które mogłyby pomóc naszemu szpitalowi. Tu głównie chciałbym tu Państwa poinformować, że jednym z takich najbardziej istotnych rozwiązań jest uruchomienie pełnoprofilowego oddziału ortopedycznego. Nasz szpital od kilkunastu lat postulował uruchomienie tego oddziału bezskutecznie. Na przeszkodzie stały wymogi formalne rozporządzeń koszykowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Co do wymagań, jeżeli chodzi o doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. My mamy teraz potencjał taki, który mógłby upoważniać nas do ubiegania się o taki kontrakt, i przy dobrej woli Narodowego Funduszu Zdrowia i pewnych zmianie pewnych rozwiązań legislacyjnych, myślę, że wreszcie udałoby się ten problem rozwiązać. Ale tak jak mówię, za chwilę zacznie się wielka burza medialna w tej sprawie. Ona już rozgorzała, ponieważ zarówno Związek Pracodawców Szpitali Prywatnych zajmuje się tym tematem, zajmuje się tym tematem Związek Powiatów Polskich, a już nawet ogólnopolskie media ten problem podchwyciły i zaczynają informować, jaki jest stan sprawy. Podam Państwu informację Związku Szpitali Powiatowych, z której to informacji wynika, że na 195 szpitali, które były sondowane przez Związek Powiatów Polskich,
145 nie jest w stanie pokryć kosztów podwyżek dla pracowników działalności medycznej i pozostałych pracowników działalności podstawowej. Są to obligatoryjne podwyżki wynikające z rozwiązań ustawowych. To jest 195 szpitali, tylko tych sondowanych 195 szpitali, bo wiadomo, że nie wszystkie są członkami Związku Szpitali Powiatowych i nie wszyscy członkowie związku odpowiedzieli na ankiety. Ale tak jak powiedziałem, ze 195, 145 nie ma wystarczających środków. Dla 14 szpitali jest to niedobór w wysokości powyżej 1 miliona. Dla 33 powyżej 0,5 miliona. Dla 75 od 100 tysięcy do 0,5 miliona. Dla pozostałych poniżej 100 tysięcy. Także proszę Państwa, jest to problem ogólnopolski i na pewno będą musiały w tym względzie jakieś rozwiązania być zaproponowane. Powiem krótko. W momencie, kiedy zaczynała się dyskusja na temat tego, jak ma być realizowana w tym roku ustawa podwyżkowa, bo przypomnę to, co już wcześniej powiedziałem, co roku 1 lipca musimy podwyższać najniższe wynagrodzenia według pewnego współczynnika, który został wynegocjowany w komisji trójstronnej. Dla poszczególnych grup zawodowych jest określany odrębny współczynnik, mnoży się go przez średnią krajową, no i wychodzi, że dla danej grupy, dana grupa zawodowa pracowników szpitala nie może zarabiać mniej niż określoną kwotę. Tak jak powiedziałem, dla nas jest to skutek taki, że brakuje nam o prawie 0,5 miliona złotych miesięcznie. Nie chcę nawet myśleć o tym, co byłoby, gdyby ten stan sprawy miał pozostać. Na pewno on nie pozostanie taki, jaki jest, ponieważ już Narodowy Fundusz Zdrowia jakieś pieniądze przeznaczył na jeszcze dodatkowy wzrost dla tych placówek, które mają najtrudniejszą sytuację, ale no jeszcze nie ma nic konkretnego na piśmie, żeby szczególnie do niektórych szpitali podchodzić, dlatego trudno mi jest podawać dzisiaj konkretne dane. Troszeczkę zostały zmienione współczynniki z 1,59 na 1,62 i taki współczynnik do liczenia ryczałtu też o 0,02 punktu procentowego, ale to są skomplikowane wzory, skomplikowane wyliczenia, które tutaj nawet gdybym podał Państwu, jak to jest liczone, to nic to nie wniesie. My działamy. Nie jest tak, że szpital, że jest jakiekolwiek zagrożenie dla funkcjonowania szpitala. Ja przypomnę tutaj, że szpital do końca pierwszego półrocza nie miał zobowiązań wymagalnych. Nie był zadłużony, nie jest na razie, nie ma jakiejś sytuacji na ten moment, sytuacji, która by kogokolwiek uprawniała do tego, żeby można było mówić, że jest jakiekolwiek zagrożenie dla funkcjonowania szpitala. Dość powiedzieć, że inne szpitale powiatowe mają po kilkanaście, po kilkadziesiąt milionów długu. My takiego długu nie mamy. Tamte mają i funkcjonują. Nawet gdyby przez pewien czas ta niekorzystna sytuacja musiała się przez pewien przejściowy okres utrzymywać, to nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania szpitala i dla prowadzenia działalności. Rozwijamy działalność. Muszę tutaj, proszę Państwa, powiedzieć, że wykonujemy coraz więcej świadczeń. Dla przykładu powiem, że w 2021 roku mieliśmy około 4800 hospitalizacji w 2020. W 2002 roku, pomimo pandemii szalejącej, zwiększyliśmy liczbę hospitalizacji do ponad 600, około 6000, a teraz do tego momentu mamy prawie 5000 za niespełna 8 miesięcy. Także wzrasta nam liczba hospitalizacji. Także tutaj trzeba wprost powiedzieć,
nawiązując do tamtego tytułu Szpital na minusie, trzeba powiedzieć, ale pacjenci na plusie. Pacjenci są na plusie. Więcej pacjentów jest hospitalizowanych, więcej pacjentów uzyskuje pomoc w naszym szpitalu i wykonujemy więcej specjalistycznych zabiegów, chociażby w ortopedii wykonujemy operacje kolan, operacje barków. Zrobimy teraz coraz lepsze procedury w chirurgii, na przykład już zaczęliśmy zakładać siatki przepuklinowe metodą laparoskopową. Dotychczas, do niedawna jeszcze wykonywaliśmy takie zabiegi tradycyjnymi metodami. Mamy nowego chirurga, który zaczął wykonywać te zabiegi, a przy nim uczą się inni nasi pracownicy. Także zdecydowanie pacjenci na plusie. Podam jeszcze jedną informację na temat tego, jak funkcjonujemy. Mam tutaj przed sobą dane statystyczne Narodowego Funduszu Zdrowia. To są podane informacje na temat wykonania ryczałtu wszystkich szpitali powiatowych województwa mazowieckiego. Proszę Państwa, my jesteśmy tutaj. Mamy pomimo tego, że działaliśmy w trakcie pandemii, mamy 93% wykonania ryczałtu szpitalnego. Najniższy ryczałt jest 64%. Najsłabszy szpital. Także staraliśmy się za wszelką cenę, jak tylko wystąpiły jakiekolwiek trudności, jakiekolwiek ogniska zakaźne w oddziale szpitalnym, wygaszaliśmy te ogniska maksymalnie szybko i staraliśmy się przywracać oddziały szpitalne do normalnego funkcjonowania. Wiadomo, że korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia byłoby zamknięcie oddziału i przeczekanie. Zdecydowanie o wiele bardziej by się to opłacało z finansowego punktu widzenia. Natomiast bo to, co zawsze mówiłem, teraz jeszcze raz przypomnę. Szpital ma służyć pacjentom, a nie został powołany do tego, żeby wyłącznie wykonywać kontrakt i chwalić się wykonaniem czy dodatnim wynikiem finansowym. Przede wszystkim ma służyć pacjentom. Także to jest jasny dowód na to, że nasz szpital służy naszym pacjentom. Powiem o jeszcze jednej trochę bardziej może przykrej, podam Państwu informację związaną ze statystyką koronawirusa, ale powiem tak. Przez okres pandemii od 1 marca do końca pandemii mieliśmy hospitalizowanych 841 pacjentów. 841 pacjentów. Zmarło z tych pacjentów 61 osób. To daje średnio 7,25% w naszym szpitalu. Mam tutaj dane Ministerstwa Zdrowia. To jest odpowiedź na interpelację poselską jednego z posłów. To nie jest za okres całej pandemii, ale to jest miarodajne, jeżeli chodzi o proporcje. Informacja jest z końca 29 listopada 2021 roku. W tym czasie, kiedy minister odpowiadał pani marszałek Elżbiecie Witek, na ten moment statystyka wyglądała tak, że na 375 tysięcy osób 44 800 osób zmarło, co daje współczynnik 11,94 krajowy, nasz jest 7,25. Więc tak jak mówiłem, służymy pacjentom,
robimy wszystko, żeby poprawiać jakość naszych świadczeń szpitalnych. Dowodem tego jest wzrost liczby pacjentów w naszym szpitalu, tak jak powiedziałem, znaczący wzrost w tym roku, a będzie w przyszłym roku, mam nadzieję, jeszcze lepszy. Gdyby udało nam się uzyskać to, o co szpital walczył bezskutecznie przez wiele, wiele lat, czyli gdyby udało nam się uruchomić oddział ortopedyczny i wykonywać w tym oddziale bardzo, bardzo dochodowe procedury ortopedyczne, a zaznaczam, mamy naprawdę dobrych ortopedów i mamy tak deklaracje ortopedów z zewnątrz, którzy mówią, że jeżeli tylko będziemy mieli samodzielny oddział, to przyjdą na stałe tutaj. Mówię o tych lekarzach, którzy już od wielu miesięcy wykonują świadczenia w naszym szpitalu, będąc zatrudnionymi tylko w części wymiaru czasu pracy. Co jeszcze należy powiedzieć, co się dzieje w naszym szpitalu? O inwestycjach mówiłem wcześniej, nie będę dwa razy się tym chwalił. Natomiast muszę tylko dodać, proszę Państwa, że oczekujemy jeszcze na ambulans sanitarny. Urząd Marszałkowski prowadzi przetarg, tam trudności z pozyskaniem ambulansów, ponieważ jest tylko kilka firm w Polsce, które zajmują się zabudową samochodów w taki sposób, żeby stały się one ambulansami sanitarnymi, ponieważ fabryka nie produkuje gotowych ambulansów, fabryka produkuje podwozia, natomiast nasze krajowe firmy zajmują się zabudową i w momencie, kiedy wystąpiła duży popyt wystąpił na ambulanse sanitarne, więc rynek się trochę zapchał. Te terminy są przesuwane, ale myślę, że we wrześniu przyjedzie do nas nowa karetka. Przypomnę tylko, że w maju uruchomiliśmy nowy tomograf komputerowy. Pracuje bardzo dobrze, bardzo nowoczesny, bardzo szczegółowy. Jest to tomograf. W styczniu uruchomiliśmy nowy rentgen za 1 000 000 zł. Mówię tutaj o tych funduszach uzyskanych od marszałka województwa, a w końcu ubiegłego roku uruchomiliśmy nowe USG. Obecnie rozstrzygnęliśmy przetarg na rezonans magnetyczny. Prace już się zaczęły w naszym szpitalu. Myślę, że do końca roku uruchomimy pracownię rezonansu magnetycznego. Pracownię, której nie było w naszym szpitalu, a która będzie nam bardzo, podkreślam, bardzo potrzebna w momencie, kiedy będziemy mieli samodzielny oddział ortopedyczny, a nawet bez tego to będzie wykonywać świadczenia w trybie ambulatoryjnym. Na terenie Mławy działa jedna pracownia rezonansu. Nawet dzisiaj zamawialiśmy, proszę Państwa, staraliśmy się zamówić badanie dla jednego z naszych pacjentów, od tak konieczne badanie. No to po wielkich trudach udało nam się uzyskać termin na jutro na godzinę 20. Także jest ogromne zapotrzebowanie na świadczenia z tytułu właśnie diagnostyki obrazowej, jeżeli chodzi o rezonans magnetyczny. Staramy się pozyskiwać nowy personel. Jest trochę lepiej, a niektórzy nawet mówią, że znacznie lepiej. Ja zawsze chciałbym być ostrożny, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy. Już mówiłem to wcześniej. Nie ma takich artykułów co tydzień czy co 2 tygodnie, najrzadziej pojawiały się artykuły, że coś się wydarzyło, że coś strasznego na SOR-ze. Oby nie zapeszyć, ale wykonujemy coraz lepiej te świadczenia, coraz bardziej dostępnie. To samo jest, jeżeli chodzi o nocną świąteczną pomoc lekarską. Tak jak powiedziałem, czekamy na uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego. Tutaj mamy określony kłopot, ponieważ wojewoda mazowiecki przyznał nam dotację na
zakup rezonansu w wysokości 3 miliony 520 tysięcy. No, oprócz tego jeszcze kilka trochę drobnych. Na naprawę windy w szpitalu, tam na prawie 90 tysięcy i zakup drobnego sprzętu. Ale najistotniejsze jest tutaj to, że wojewoda przyznał nam dotację na zakup urządzenia, natomiast nie mamy pieniędzy na na przystosowanie pracowni, na wykonanie robót budowlanych. Teraz ja stanąłem przed dylematem, jaką decyzję podjąć, czy zrezygnować z tych 3,5 miliona, czy podjąć to ryzyko na własną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego tłumaczenia się przed rzecznikiem odpowiedzialności dyscypliny finansów publicznych, czy rozpoczynać tą inwestycję. Podjąłem to ryzyko w taki sposób, że przewidzieliśmy, że płatności za wykonanie robót budowlanych, tych właśnie koniecznych do wykonania w ramach dostosowania pomieszczenia na potrzeby pracowni rezonansu, płatności za te roboty budowlane będą przełożone w ratach na rok przyszły. Wprowadzimy to do planu, będziemy na ten temat rozmawiać przy konstruowaniu planu na przyszły rok. Ale nie mogłem pozwolić na to, żeby te 3,5 miliona złotych po prostu odpłynęło z naszego szpitala, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, ten rezonans jest nam bardzo, bardzo potrzebny do naszej bieżącej działalności, nie mówiąc już o tym, że w końcu ten marazm się zakończy, ten impas w blokowaniu środków unijnych. Ja już nie będę wnikał, kto je blokuje i po co, ale mamy przygotowany plan rozwoju szpitala, szczególnie w zakresie tych dwóch newralgicznych punktów, dwóch newralgicznych obszarów koniecznych w naszej Mławskiej Służbie Zdrowia, czyli Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, budowa nowego budynku i budowa budynku Zakładu Opieki Długoterminowej. Te inwestycje muszą być wykonane. Liczymy na to, że to w przyszłym roku wreszcie może ruszy. Natomiast jeżeli chodzi o rezonans, to posiadając tak dobrą diagnostykę, jaką my obecnie posiadamy, mamy najwyższej klasy rezonans, można światowej klasy, tomograf komputerowy, ten nowy. Stary też jeszcze działa, on jest pełni funkcję takiego zapasowego urządzenia. Będziemy mieli też nowoczesny rezonans magnetyczny. Mamy diagnostykę laboratoryjną na najwyższym poziomie, uzyskujemy certyfikaty oceny również na najwyżej punktowane, także mamy i diagnostykę obrazową, i diagnostykę laboratoryjną na najwyższym poziomie, także stać jest nas na to, żeby spełniać potrzeby społeczeństwa i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zdrowotnym społeczeństwa z regionu, nie tylko powiatu mławskiego, ale szerzej. Także wracając jeszcze do, znów po raz trzeci i ostatni odniosę się do tego, szpital na minusie, to już powiedziałem, ale pacjenci na plusie i pracownicy na plusie. Proszę Państwa, teraz te podwyżki dla pracowników są bardzo znaczącymi podwyżkami. Ja się tylko obawiam, że to z kolei, żeby nie nakręciło to spirali roszczeń pracowniczych, ponieważ to są dosyć znaczące pieniądze. Zaznaczam, one nakazane są ustawą, także tyle. Jeżeli dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Sytuację. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi? Poproszę pan radny Tomasz Chodowski. Panie przewodniczący, panie dyrektorze, szanowni państwo. Jeśli mówimy o wzroście świadczenia usług, liczby pacjentów, no to jednak
naturalny jest ten wzrost w stosunku do ubiegłego roku, czy tym bardziej 2020 roku, to jednak jako kryterium rzeczywistej odbudowy działania szpitala, no jednak musimy się też zacząć odnosić i rozwoju do 2018-2019, no bo przy trudnościach nawet epidemicznych na początku bieżącego roku, no to jednak trudniejszy był 2021 i więcej tych sytuacji były, no a praktycznie paraliżujący w znaczący sposób działanie szpitala był rok 2020 i one nie mogą stanowić tutaj takiego punktu, to jest tylko odbudowa, a dopiero osiągnięcie i przekroczenie, no bo to jest naturalny rozwój każdej instytucji tych z czasów, nie z tego, nie w stosunku do ubiegłego roku, a sprzed 2020. Mamy też bardzo złą sytuację pod względem finansowym, pod względem jednak no, tych braku środków, prawie 2 miliony złotych deficytu, na 1 800 000 przeszło tysięcy. No i myślę, że nie są wystarczające te argumenty dotyczące covidowych, no bo jednak 2020 rok to była tragedia pod względem możliwości świadczenia usług, a pod względem finansowym no szpital osiągał dobry wynik, co znalazło też w decyzji zarządu poprzez docenienie nagrodą dyrektora. Natomiast już 2021 no, te finanse nie będą już tak dobre, no a teraz mamy realne niebezpieczeństwo. Pan dyrektor wspomniał, że ten problem nie dotyczy tylko naszego szpitala. Jest to oczywiste. Rzeczywiście Związek Powiatów Polskich w tym miesiącu aktualizuje tą listę niewypłacalnych szpitali. No i niestety nasz szpital się w tym no, niechwalebnym, kłopotliwym, niebezpiecznym rankingu znalazł. Dla mnie no jednak tą bardzo niepokojącą informacją jest ta przyszłość, którą pan dyrektor powiedział, że praktycznie od 1 września 500 000 miesięcznie będzie tych środków brakowało i ten czas przyszły jest niebezpieczny, a jeszcze gorsza sprawa, że nie ma realnych faktów odnośnie Narodowego Funduszu Zdrowia no, dostarczenia, skoro to nie jest problem tylko naszego szpitala, a w ogóle powiatowych szpitali i tutaj nie dosyć, że my jako samorząd tracimy środki poprzez przemianę systemu podatkowego, czy mimo, że wydawało się, chociaż jeśli chodzi o system podatkowy, zmiana odpisu składki zdrowotnej miało być tych środków więcej, a do szpitali nie dociera. Fundusze covidowe, które ratowały służbę zdrowia w 2020 roku, wydatki, co ciekawe, i w ubiegłym, a zwłaszcza w tym roku wzrosły, no ale chyba one nie docierają do szpitali powiatowych, w tym do naszego. Przyjmuję jako takie zobowiązanie i to jest dla nas oczywiste, że szpital będzie musi działać. Natomiast no jest niebezpieczny i tu z punktu widzenia nas jako samorządu powiatowego, no, że jednak grozi nam zadłużenie szpitala. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana dyrektora o udzielenie odpowiedzi. Już odpowiadam. Szanowni państwo, słuszna uwaga. Należałoby odnosić to te nasze dane statystyczne do poprzednich okresów. Tylko czy one byłyby miarodajne, jeżeli chodzi o rzeczywiste zapotrzebowanie zdrowotne? Bo możemy mówić o rzeczywistym zapotrzebowaniu zdrowotnym, I możemy mówić również o zapotrzebowaniu na wykonanie kontraktu. A podam konkretny przykład, proszę państwa. My mamy oddział pediatryczny, w którym bywa, że nie ma żadnego dziecka
przez kilka dni. Od razu już jest trochę inaczej. Troszkę staramy się, żeby jednak więcej tych dzieci przebywało w oddziale. I powiem paradoksalną sytuację. Świadczenia pediatryczne, ze względu na to, że to jest drażliwy temat, one są finansowane w dosyć... Zasady są tak skonstruowane, że można by na tym bardzo dobrze wychodzić finansowo. Czyli przyjmować dziecko, wypisywać po jednym dniu. Czy przyjmować na dwa dni, ponieważ tam liczy się, płaci się za hospitalizację około 3000 za jedną hospitalizację. Czy hospitalizacja trwa 3 dni, czy jeden dzień, to jest 3000 zł. I co można by zrobić? Można by oczywiście nakręcać hospitalizację w celu wykonania kontraktu, tylko jakim kosztem? Można by przyjmować te dzieci, bo u każdego dziecka można znaleźć chorobę, która by kwalifikowała go do pobytu w szpitalu. Ale czy to jest metoda? Chyba nie. Z czego się wzięła ta sytuacja, proszę Państwa? Tu trzeba sobie otwartym tekstem powiedzieć, że ta sytuacja w pediatrii to jest skutek, i tu znów powiem przewrotnie, całkiem niezłego funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Bo ja pamiętam, jak miałem małe dzieci, to trudno było się dostać do lekarza rodzinnego, a trzeba było zapomnieć o sobocie czy niedzieli. Dzisiaj, jak się coś dziecku złego dzieje, to jednak znajdzie pomoc w poradni swojej, a jak nie znajdzie w swojej poradni, to i tak przyjdzie do nocnej pomocy lekarskiej i uzyska taką poradę. Dlatego dzieci jest coraz mniejsze zapotrzebowanie na hospitalizację dzieci w oddziałach pediatrycznych. Tylko nikt nie wyciągnął z tego wniosków. Wszędzie zostały oddziały pediatryczne i proszę Państwa, zadam pytanie. Czy zgodzicie się na likwidację oddziału pediatrycznego w Ławie? Nie. Ja nawet nie będę występował do Państwa z takim wnioskiem. Chociaż z ekonomicznego punktu widzenia byłoby to ze wszech miar zasadne. Bo te dzieci i tak by miały pomoc, i tak by miały pomoc. Nikt się nie odważy na to, żeby z takim wnioskiem wystąpić. Tego nikt nie mówi oficjalnie. Ja nie wiem, no, staram się mówić otwartym tekstem o wszystkich problemach. Ale nie ma odważnego, który powie, że jest za dużo takich oddziałów. Ja, musicie Państwo wiedzieć, że ja, żeby funkcjonował ten oddział, to muszę mieć pełną obsadę lekarską całodobową, pełną obsadę pielęgniarską, niezależnie od tego, czy są dzieci, czy nie ma dzieci. Tak to wygląda. Więc można myśleć o wykonywaniu kontraktu, można myśleć wyłącznie o finansach. To jest jeden przykład. Drugi przykład. Można jakieś wykonywać specjalistyczne zabiegi, zwozić pacjentów z całej Polski i, mówiąc takim potocznym językiem, trzaskać te kontrakty, wykonywać i te pieniądze w jakiś tam sposób zarabiać, to też nie jest droga. My jesteśmy po to, żeby służyć naszym pacjentom tutaj na terenie Mławy. Zadał Pan pytanie, skąd, jak to jest, że jest taki deficyt, że teraz po tych podwyżkach. Ja odpowiadam. No właśnie, jest to w pewnym sensie kara za gospodarność. Też trzeba sobie wprost powiedzieć. Ja podam przykład innego niedalekiego szpitala od nas, który ma 40 milionów dług, podobnej wielkości, 40 milionów długu. A dług się wziął stąd, że płacił pracownikom tyle, ile chcieli. Zawsze wymuszali na dyrektorze, a jak nie było, to zmieniano dyrektora z wielkim hukiem. No i zawsze się uginali, zrobili ten dług. Doszli do czego? Doszli do tego, że u nich mało jest takich pracowników, którzy zarabiają poniżej tej minimalnej. Jaka jest sytuacja u nas? U nas
jest dużo takich pracowników, którzy zarabiali poniżej, więc jest duża kwota, którą musimy im zrekompensować te podwyżki, a do tej pory było tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia przekazywał nam bocznym strumieniem pulę środków, w zeszłym roku tak było, pulę środków na skutki tej podwyżki. Mówię tylko dla tych pracowników, którzy zarabiali najniżej. To miało również swoje skutki dla innych pracowników, dla pracowników kontraktowych, bo to dotyczyło pracowników etatowych. Druga sprawa, im więcej szpital ma pracowników etatowych, a chciałoby się, mnie marzyłoby się, żeby wszyscy pracownicy w szpitalu byli pracownikami etatowymi, żeby mieli pewność zatrudnienia, żeby mieli świadczenia socjalne, żeby mogli sobie pracować tylko w naszej placówce, tylko w jednym szpitalu. Takie były początkowe założenia reformy. Jak Państwo zajrzycie do ustawy z 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, to tam był taki artykuł 52, który mówił wprost, że zakłada się, że lekarz może pracować wyłącznie w jednym szpitalu. On po niedługim czasie, jak zaczęła się reforma w 1999 roku, został wykreślony, bo zmusiły rząd do tego związki zawodowe lekarzy. I wypracowali sobie to, że mogą teraz pracować wszędzie i nie mają czasu na to, żeby pojechać na kurs. Ja pamiętam tamte czasy, kiedy lekarze jeździli na kursy trzydniowe, doszkalali się, a dzisiaj wyjazd na trzydniowy kurs, to możecie sobie Państwo łatwo przeliczyć, jak to jest strata dla lekarza. Także ta reforma miała swoje dobre strony, miała złe strony. I wracając do zasadniczego tematu, skąd u nas taki deficyt? Właśnie stąd, że jest duża liczba pracowników etatowych, że jest duża liczba pracowników, która zarabiają minimalnie. I tutaj dodam też bardzo dobrą rzecz. Proszę Państwa, zauważcie, że my nie rozmawiamy dzisiaj, ani ja nie otrzymuję z zarządu starostwa żadnych pytań, czy zarząd nie żąda ode mnie złożenia wyjaśnień, dlaczego w grupie pielęgniarek coś tam się dzieje złego, tak jak jeszcze kilka lat temu było, 2-3 lata temu. Pomimo tego, że są tak niskie zarobki pielęgniarek, a teraz, no nie wiem, jak to będzie oceniane po tej właśnie lipcowej podwyżce, dość powiedzieć, że pielęgniarka, minimalna pensja pielęgniarki, taka zwykła podstawowa pensja z najniższymi kwalifikacjami to jest 5600 zł, a z trochę wyższymi to jest minimalna 7300. Podstawowa, do tego dochodzą dyżury. Więc tu jest skutek tego wszystkiego, natomiast najgorsze jest to, że w skali kraju były bardzo duże pieniądze. Bardzo duże pieniądze na podwyżki. Ministerstwo Zdrowia, jak to liczyło, to była mowa o ponad 6 miliardach złotych, które będą potrzebne na wyrównanie tych skutków wzrostu wynagrodzeń. NFZ przeznaczył na to około 9 milionów. Wystarczyło dać te 9 na minimum, a 3 miliardy dać na wzrost wyceny punktowej, no to niestety wkradł się w błąd taki, że wzrosła wycena punktu dla wszystkich i dla nas, i dla tych innych szpitali, które nie miały tej potrzeby otrzymania tych pieniędzy, złagodzenia skutku wzrostu wynagrodzeń. No i część tych pieniędzy została przeznaczona na nie ten cel, jaki zakładała ustawa. One są nie do odzyskania, ponieważ te szpitale bardzo szybko podpisały aneksy z Narodowym Funduszem Zdrowia i się cieszą, że mają pieniądze. Natomiast to, że u nas jest akurat taka struktura i zatrudnienia i wynagrodzeń w tych grupach zawodowych, w których następuje ten skutek, no to niestety mamy do czynienia z tym właśnie
co jest dzisiaj. To nie jest tak, że my przechodzimy do tego tak, że no czekamy na rozwiązania ustawowe, niech jacyś oni nam dadzą. Tak jak powiedziałem, pierwsza rzecz, jak ukazała się ustawa, to powiedziałem, że nie podpiszę tych aneksów. Czekałem maksymalnie długo. Aneksy podpisałem dopiero kilka dni temu. Wcześniej rozmawiałem z dyrektorem oddziału Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia, czy coś będzie można tutaj uzyskać od NFZ-u. No, oni sami są zdziwieni, że tak to wyszło, no ale no cóż, trudno, wyszło jak wyszło, skutek jest jaki jest. Natomiast ja zaproponowałem te rozwiązania, mówię, w tej bardzo niedobrej sytuacji staramy się coś ugrać na przyszłość, no, w przyszłym roku, czy nawet pod koniec tego roku. Na pewno Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał dodatkowe pieniądze z tego względu, że składka jest liczona od wynagrodzeń, a wynagrodzenia wzrastają, więc na pewno zwiększy się wzrost składki i na pewno będzie to przeznaczone na skutki tego wzrostu, przynajmniej dla takich placówek jak my, które są w najgorszej sytuacji. Bo mówię, u nas procentowo jest to bardzo, bardzo niekorzystny ten współczynnik tego w cudzysłowie wzrostu. Ale podkreślam, nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania szpitala. Pracujemy coraz lepiej, coraz więcej świadczeń. Nawet jeżeli odniesiemy to do zeszłego czy poprzedniego roku, jest w tym roku znaczący wzrost liczby świadczeń. I co więcej, wykonujemy coraz więcej tych lepszych świadczeń. Tak jak powiedziałem, z tymi siatkami przepuklinowymi chociażby, to jest wiadomość z ostatnich no, kilku, można powiedzieć, tygodni. Podjęliśmy taką decyzję, że... Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze zapytania? Proszę Pan radny Michał Danielewicz. Ja wiem, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, kiedy 2-3 miesiące temu zatwierdzaliśmy wynik finansowy szpitala za rok 2021, ja zadałem Panu Dyrektorowi pytanie, jak Pan widzi realizację finansów, realizację budżetu szpitala na przyszłe półrocze, na cały rok 2022. I nie otrzymałem od Pana Dyrektora konkretnej odpowiedzi, tylko tak jak dzisiaj wykład i tak dalej. Co się wiąże? Okazuje się jednak, że no, były zagrożenia i każdy człowiek, który nawet nie jest dyrektorem, to wiedział, że inflacja idzie do góry, drożeje prąd, drożeje gaz, wszystko drożeje. To było do przewidzenia, że będą kłopoty. No i wyszły kłopoty, że jest wynik finansowy minus 1 800 000 za pierwsze półrocze. Planuje się na drugie półrocze, na trzeci kwartał 1 900 000, a na koniec roku 32 000 na plusie. Nie chcemy, żeby było na plusie. Panie dyrektorze, działa pan tak, żeby wyszło na zero. Przynajmniej na zero. Pacjenci oczekują od szpitala porządnej opieki medycznej i pacjenta nie obchodzi się, czy szpital ma długi, czy nie ma długów. On idzie do szpitala i chce być porządnie wyleczony. A pracownicy to pracują i muszą zarabiać. I muszą dobrze zarabiać. Zresztą pan widzi, my widzimy, jak kształtują się w tej chwili ceny, ile co kosztuje. Także nie miejmy pretensji, że pracownikom płacimy wynagrodzenie za pracę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim Pan Dyrektor udzielił odpowiedzi, chcę poinformować, że samochód UW, rejestracja 5062, no 8 zablokował wyjście tutaj parkingu, wyjazd parkingu w starostwie. Nie było miejsca. To, no i znów taka poważna sprawa. Proszę Państwa, dobrze. Zgadzam się z Panem. Ma Pan zupełną rację. Pacjent musi dostać świadczenie takie, jak powinien dostać, na najwyższym poziomie i dostaje. Pracownik musi dostać wynagrodzenie godziwe. Odpowiadam, jeżeli pensja pielęgniarki podstawowa 7300 plus dyżury to jest mało, to daj Boże zdrowie. Z tym się również zgadzam. Jak zamierzam z tym sobie poradzić? To już powiedziałem.
Otrzymaliśmy wyrównania, otrzymaliśmy w związku z podpisaniem aneksów, otrzymaliśmy wyrównanie z Narodowego Funduszu Zdrowia we współczynnikach za pierwsze półrocze. I ten wynik, jak go zaksięgujemy, za czerwiec będzie, nie będzie 1 800 000 na minusie, tylko będzie 500 000 na plusie. Na koniec lipca jeszcze będzie dodatni, natomiast na koniec sierpnia, w związku z tym, że tak jak mówiłem, te 500 000, on będzie ujemny, wynik narastał. Natomiast odpowiedź jest taka. Będziemy się starać wykorzystać potencjał we wszystkich obszarach szpitala, również w pediatrii, również w hospicjum, tam gdzie mamy jeszcze możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów, jak najbardziej tak. Uzyskamy dodatkowe przychody, bo z tego, o czym już wiemy, to ze współczynników, o których NFZ mówi, ja mówiłem wcześniej o tych współczynnikach, 1,59 na 1,62, jeżeli chodzi o jedną część świadczeń i wzrost o 0,02 punktu współczynnika delta, który jest współczynnikiem do przeliczania ryczałtu szpitalnego. To nam nie zrekompensuje w całości tego deficytu, ale w poważnym stopniu go ograniczy. Dla nas ważniejszym teraz zagadnieniem, proszę Państwa, jest wypracowanie, takie uzyskanie z tej złej sytuacji naszej takiej pozycji, żebyśmy mieli lepszy start w przyszły rok. Gdyby nam się udało uruchomić oddział ortopedyczny i wykonywać tam świadczenia, które są naprawdę dobrze płatnymi świadczeniami, to by nam tutaj dużo pomogło w świadczeniach. Gdy jeszcze wzrośnie wycena punktowa z tytułu wzrostu składki zdrowotnej, to tutaj uzyskamy pewne dodatkowe profity. Uruchamiamy, proszę Państwa, od przyszłego roku, no tak jak mówiłem, do końca roku uruchomimy rezonans magnetyczny. To są też bardzo dobrze płatne, nielimitowane świadczenia. Także myślimy, nie czekamy na gwiazdkę z nieba, nie czekamy na to, co rząd nam tutaj da albo nie da, tylko podejmujemy działania. To jest moja odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Bieńkowska. Panie dyrektorze, ja chciałam odnieść się do takiej kwestii. W ubiegłym tygodniu sama osobiście zgłosiłam się do szpitala, aby zapisać się na USG jamy brzusznej. I okazało się, że na ten rok, do końca grudnia, nie ma już takiej możliwości. Jak to ładnie nazwała pani doktor, która dawała mi skierowanie w ramach takiej diagnostyki czy czujności onkologicznej, bo tak to nazwała, to wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo odległy termin. Czy pan dyrektor widzi problem? Czy podejmuje jakieś działania w tej kwestii? Czy widzi nadzieję, że ta sytuacja w naszym szpitalu może ulec zmianie? Bo jednak 4,5 miesiąca na badanie USG, a pan dyrektor mówi, że priorytetem jest no to dobro pacjenta, aby te usługi były świadczone na maksymalnie wysokim poziomie. Proszę się odnieść do tego, tylko tak konkretnie, panie dyrektorze, co pan w tym zakresie chce zrobić? No bo nie jest to zdrowa, że tak powiem, sytuacja w szpitalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to pytanie, proszę Państwa. To pytanie jest potwierdzeniem tego, co przed chwilą powiedziałem, że ludzie chcą się u nas leczyć, chcą przychodzić na diagnostykę. To jest właśnie dowód, najlepszy dowód na to, że chcą korzystać z usług naszego szpitala, a nie tych podmiotów, gdzie jest krótsza kolejka. Także sami Państwo widzicie, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć Pani w tym momencie, kiedy zwiększy się nam liczba radiologów do takiego poziomu, że będziemy mogli obsługiwać wszystkich, ale podejrzewam, że nawet jeżeli ona się zwiększy, to będzie jeszcze więcej potrzebujących tych badań. Tak to działa, proszę Państwa. Podejmujemy te działania, wszystkie działania, żeby poprawić jakość, poprawić dostępność. Ja już powiedziałem. Nie ma takich wielkich problemów w szpitalnym oddziale ratunkowym. Nie ma wielkich problemów w nocnej, świątecznej pomocy lekarskiej. W diagnostyce podejmujemy działania, tak jak powiedziałem, rezonans. Jeżeli chodzi o tomograf, proszę Państwa,
świadczenia z tytułu tomografu. Robimy tego coraz więcej. Będziemy robić badania rezonansem, których w ogóle nie szpital nie wykonywał. Staramy się poprawiać. Dziękuję za to pytanie, ale obiecuję, że będziemy w tym zakresie też podejmować działania, ale nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć. Dziękuję kiedy bardzo. Nastąpi skutek. Proszę pan radny Marek Linkowski. Nie słychać? Halo? Tak. Sytuacja w naszym szpitalu mławskim jest, zdaniem moich wyborców, tragiczna. Podam przykład. Skierowani od lekarza rodzinnego podejrzenie udaru, tylko nie do mławy, bo tutaj nikt nie ma kto leczyć. Na SOR-ze osoba przebywająca, zna tych lekarzy i jest komentarz pana doktora. No tak, najlepiej dać skierowanie, a my się musimy tym zająć. Panie dyrektorze, taka jest opinia pacjentów naszego szpitala i nie tylko. Działdowo potrafi, Ciechanów potrafi, a Mława, nie wiem, stacza się. Musicie, panie dyrektorze, zarządzie wziąć pod uwagę, że mamy około 10 tysięcy pacjentów rocznie hospitalizowanych w szpitalu. To było, jest, może będzie więcej tych chorych, z tego względu, że przybywa nam też cudzoziemców. Pan dyrektor tutaj mówił, że korzystają ludzie. Korzystali, korzystają i korzystać będą, jeśli będzie odpowiednia opieka w tym szpitalu. Proszę uczulić swoich pracowników i wziąć się do roboty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani wicestarosta Krystyna Zając, poproszę. Działa. Raz. Pozytywne przykłady. Pierwszy przykład to jest taki, że przyjechała pani z Płocka na SOR do Mławy i była w szoku, bo została natychmiast obsłużona. Lekarz, który wybierał się na urlop, monitorował sytuację, jeśli chodzi o jej stan zdrowia przez telefon, udzielił porady, a było to złamanie. Umówił się na wizytę za tydzień. Za tydzień oczywiście przyjechała, została bardzo dobrze też potraktowana. Nie dlatego, że kogoś tam znała, czy ja kogoś znałam, absolutnie. To są słowa pani, która kazała podziękowanie. Druga sytuacja była taka, że dla przykładu porównanie, przyjmowanie na SOR-ze w Ciechanowie, a na SOR-ze w Mławie. Też rodzina pojechała do Ciechanowa na SOR. Została tak przyjęta, że została przyjęta o godzinie 12:30 w nocy. Natomiast przyjeżdżając do Mławy, została przyjęta w ciągu pół godziny. Także nie można uogólniać, że wszystko tam się dzieje tak niedobrze, że jest kiepska obsługa, bo to nie jest do końca prawda. Wiele zależy też również od tych, którzy dyżurują na tym SOR-ze, ale naprawdę nie wolno uogólniać. Co jeszcze chcę powiedzieć, że z Płocka osoby bardzo często przyjeżdżają do Mławy, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy ortopedyczne. Także ja myślę, że to takie powiedzenie, że nic się tam nie dzieje, że jest kiepska praca czy tam obsługa, powiem kolokwialnie, ze strony lekarzy, to nie do końca też jest prawda. Wszystko zależy też
i od lekarza, jakim jest człowiekiem, bo różnie to się zdarza. Także ja tak tylko w odpowiedzi do pana radnego, pana Marka. Dziękuję bardzo. To tak, panie dyrektorze, tak zwiększę. Proszę państwa, ja za to pytanie również chciałem bardzo, bardzo gorąco podziękować. To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Proszę państwa, pan tutaj powiedział o sytuacji, idzie pacjent do lekarza, jest podejrzenie udaru. Wie pan, co lekarz rodzinny powinien zrobić? Lekarz rodzinny powinien natychmiast własnym transportem, który ma obowiązek posiadać, transport sanitarny, przewieźć tego pacjenta do najbliższej placówki, która mu może udzielić pomocy. On ma obowiązek. Pańscy wyborcy nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że mają taką możliwość. Lepiej mieć pretensje do szpitala, bo to szpital. Lekarz rodzinny, kontrakt lekarza rodzinnego ma obowiązek udzielić tej pomocy. Jeżeli nie, to powinien wezwać karetkę, jeżeli nie jest w stanie. To trzeba sobie wprost powiedzieć. Najlepiej mieć pretensje do szpitala, bo szpital jest od wszystkiego i od tego, żeby obsługiwać pacjentów, którzy nie dostaną się w POZ-cie, bo lekarzowi się nie chce, bo po 14 nie ma lekarza w POZ-cie, a jest obowiązek, żeby był. Taka jest rzeczywistość, proszę państwa. Lekarz rodzinny musi być od godziny 8 do 18. Gdyby był, to dlaczego w szpitalu do nocnej pomocy lekarskiej już o 17 czy wcześniej ustawiają się pacjenci w kolejce? I do mnie są pytania, do mnie jest pretensja jest do szpitala, bo publiczny może, a prywatny niekoniecznie. Mało tego, do prywatnego nawet nie wolno mieć pretensji, jak widzimy. Konkretny przykład, bardzo dobry, natychmiast należało wezwać karetkę, a w zasadzie, jeżeli to był stan taki zagrażający życie, ale w tej sytuacji, jeżeli to lekarz rodzinny miał obowiązek odwieźć pacjenta własnym transportem, bo ma obowiązek, taki transport posiada. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? Poproszę pan radny Henryk Antczak, tak? Podnosił rękę? Nie? Pan radny Zbigniew Markiewicz. Panie przewodniczący, panie dyrektorze, ta ostatnia kwestia, o której pan wspomniał, ona jak gdyby nam tu ucieka. Ja pamiętam to przed 20 paru lat, jak na podobnych sytuacji wypowiadałem się na temat służby zdrowia. Dziś oczywiście pomnę doświadczeń, które mnie dotknęły, chcę powiedzieć tylko tak. To, co mówiła pani Elżbieta, pani radna Bieńkowska. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje i one się będą zdarzać, bo po drugiej stronie są po prostu ludzie. I jak się czasami pójdzie do swojej przychodni czy do swojego lekarza, to też nie zawsze się napotyka go w dobrym humorze, no bo to człowiek jest związany i z życiem rodzinnym, i z środowiskowym, i przychodzi, jest po prostu czasami naładowany, że człowiek by się wolał nie odezwać do niego. I to takie sytuacje my tu przeżywamy. Ja przedwczoraj byłem w warszawskich szpitalach, Centrum Osteoporozy i tak dalej. I proszę państwa, no sytuacja od 30 lat jest nabrzmiewającym się wrzodem. I jakoś ja nie widzę możliwości przecięcia tego i zaradzenia, ponieważ pewne lobby, które w każdym środowisku, czy to nauczycielskim, czy medycznym, czy samorządowym, czy jakimkolwiek byśmy nie wzięli, po prostu jest tak wpływowe i tutaj wpływowym jest środowisko lekarskie, środowisko pielęgniarskie, jakoś już się teraz dało nam tutaj w pewien sposób, że tak powiem, ułagodzić, ładnego tego słowa użyć. Ale proszę państwa, nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, i nikt nie był w stanie, o czym tutaj była też mowa, przewidzieć, że oto w lutym, w marcu i dzisiaj
będziemy mieli wojnę na Ukrainie, że będziemy mieli napływ takich ludzi. Ja się czego innego obawiam, proszę Państwa. Tego, że społeczeństwo zostanie zmęczone w takich małych środowiskach, jakim jest na przykład Mława, powiecie naszym mławskim, to dotyczy wszystkich powiatów, bo jak ja słyszę i widzę, że oto szanowni przedstawiciele, którzy są dzisiaj u nas gośćmi z Ukrainy, mogą przyjść i zostają przyjęci, a Polak stoi w kolejce i tak to było właśnie u nas w mławskim szpitalu, ja to słyszałem, aż mi się wierzyć nie chciało. Mówię, co ci ludzie opowiadają? Ale ludzie opowiadają takie sytuacje, że to też jak gdyby potęguje ten poziom pewnej agresji, którą w sobie mamy. Pewną frustrację, którą przechodzimy. I my tutaj nie znajdziemy złotego środka. Skoro przez 30 lat nikt nie znalazł tego złotego środka, nikt nie potrafił powiedzieć, że punkt ma być tyle i tyle warty, czy tyle i tyle kosztować i inflacyjnie to powinno być podnoszone. To, o czym pan dyrektor mówił, bo my żeśmy to analizowali na komisji. No proszę Państwa, jeżeli następuje zmiana koni w czasie biegu, a jeszcze przy przeprawie przez rzekę, to nigdy nie będzie dobrze. No. To jest takie załatanie pewnej dziury, ale systemowo do tego się nie podeszło. I 500 tysięcy złotych, jakie my będziemy od miesiąca września zadłużali szpital, to osiągnie 2 miliony na koniec roku. I teraz jest pytanie, a co państwo nasze zrobi w tym momencie, jeżeli dojdzie do zadłużeń we wszystkich placówkach? No przecież ktoś musi na litość boską po prostu stanąć i powiedzieć przed kamerą, że oto w ten oto sposób będziemy podchodzili. Bo ja nie mogę się zgodzić z falą krytyki, ale też nie mogę się zgodzić, że jest wszystko lukrowane, bo to wychodzi na takie lukrowanie. I dzisiaj, proszę Państwa, Rada Powiatu, która jest organem założycielskim dla Szpitala Mławskiego, którym zarządza pan dyrektor w imieniu Rady, no będzie musiała też do tego tematu podejść. Bo ja sobie nie wyobrażam, że oto powiat mławski doprowadzi do likwidacji albo do zamykania poszczególnych oddziałów. Proszę Państwa, mam przed sobą dzisiaj spis treści dotyczący naszego dzisiejszego spotkania. No my musimy, proszę Państwa, odejść od dróg. Te pieniądze będą w pewnym momencie potrzebne szpitalowi. Ja to powiedziałem na komisji, że owszem, możemy robić przy udziale samorządów te inwestycje, ale musimy, proszę Państwa, zwrócić uwagę na nasz szpital. Koniecznie na niego. Tak się może składać, że ci, co będą dyskutować na temat szpitala, jeszcze do tego szpitala nie chodzą. Ale zupełnie im się optyka zmieni, kiedy do tego szpitala pójdą. I to niekoniecznie do mławskiego szpitala. I nie wiem, jak my sobie poradzimy z budżetem na przyszły rok. Pan dyrektor mówił o rozbudowie SOR-u, o rozbudowie tego zakładu. Ja widzę taką dużą potrzebę. To jest bardzo duża potrzeba dla osób, które zostają w pewnym momencie same w chałupie. Nie ma się nimi kto zająć, bo opiekunka ta socjalna przyjdzie na 3-4 godziny. To jest poważny problem, proszę Państwa. Nie ma tego zakładu opiekuńczo-leczniczego, gdzie ten pacjent, pytam, został nawet do... No hospicjum to jest ta ostatnia już ścieżka naszego życia na tym padole, ale to wcześniejsze. A rodzina czasami pracuje, nie ma co z tym człowiekiem zrobić. Naprawdę, to są poważne dramaty. I my, proszę Państwa, sądzę, że projektując budżet na przyszły rok, no musimy też pewne rzeczy tutaj przewidzieć, o których już mówił pan dyrektor. W którą stronę pójść? Poszukać środków zewnętrznych, żeby tego typu inwestycje w powiecie mławskim przeprowadzić. Widziałem te, bo pan dyrektor pokazywał, widziałem te plany, jakie są rozbudowy naszego szpitala, budowy prawdziwego SOR-u. No, mnie się kilkanaście razy zdarzyło na tym SOR-ze być. Ale proszę Państwa, tak jak powiedziałem na samym początku, to od tego, który mnie tam przyjmuje, zależy
też, jaki ja będę miał stosunek do tego. Czyli ja przepraszam za to swoje czasami emocjonalne wystąpienie w tej sprawie, ale ja też się nie zgadzam na to, byśmy wszystko zrzucili na nieudolność Morskiego Szpitala, bo tak właśnie nie jest. Tak właśnie nie jest. Jeżdżę po tych placówkach, widzę te placówki, naprawdę we wszystkich placówkach, chyba że się pójdzie, proszę Państwa, i ma się gruby portfel, to wtedy jest fajnie, no. Ja mogę powiedzieć, no, ile kosztuje byle jaki zabieg. Tam się idzie, tam jest wszystko. Ale to chyba nie o to chodzi. Mówimy o publicznej służbie zdrowia. I tu, panie dyrektorze, ja sądzę, że będziemy się jeszcze spotykać w najbliższym czasie i rozmawiać o problemach rozbudowy Mławskiego Szpitala. I oczywiście to zawsze będzie kosztem czegoś. Tak jak powiedziałem, jeżeli nie znajdziemy pieniędzy na rozbudowę, no to będziemy to po prostu tak gnuśnieć i będziemy tutaj sobie stawać i gadać. Centrum opiekuńczo-mieszkalne na pewno będzie przydatne, jeżeli chodzi o powiat morski, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Jeżeli byśmy mieli taki oddział tej opieki całodobowej dla tych ludzi, którzy będą potrzebowali tego, to nie ulega żadnej wątpliwości. No i oczywiście sprawa tutaj związana z obsługą lekarską, czy też to najważniejsza rzecz, czyli specjalistami w naszym szpitalu. No, ja zaobserwowałem dużą tutaj zmianę, dużą poprawę z tego, co było. No. Już nie ma takiej fluktuacji kadrowej, już się to bardziej ustabilizowało. To tyle, co ja mam tu do powiedzenia, no, w tej sprawie. Bardzo istotne uważam, jeżeli o tym mówi pan dyrektor. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę, pan radny Witold Okuński. Nawiązując do słów przedmówcy, to ja proponuję, sprzedajmy most w Bieżanach, sprzedajmy most w Strzegowie. Będą pieniądze, skoro mamy ich nie robić, będą pieniądze, będziemy mogli w ten sposób skutecznie zarządzać i spełniać oczekiwania w zakresie opieki zdrowotnej. To chyba nie tędy droga. Na pewno nie tędy droga. Natomiast ja się nie dziwię mieszkańcom, nie dziwię się pacjentom, że zgłaszają pewne problemy. Ja sam odczuwam, bo moja składka zdrowotna w stosunku do ubiegłego roku poszła razy dwa. Z mojej kieszeni wyjęto kupę pieniędzy, która w tej chwili, w tym roku została przeznaczona na ochronę zdrowia. Skoro mieszkaniec płaci dwa razy więcej ze swoich składki, ze swoich zarobków na ochronę zdrowia, no nie ma się co dziwić, że oczekuje, że w zamian za to polepszą się świadczenia, polepszy się dostępność do specjalistyki, polepszy się dostępność do usług medycznych. Tak się jednak nie dzieje. Problemy często są też w zasobach ludzkich, bowiem dzisiaj chyba w obecnej rzeczywistości to zasoby ludzkie w pierwszym rzędzie są najważniejsze. Jeżeli nie będzie odpowiednio dobrych zasobów ludzkich, to my możemy na inwestycje wydać i 100, i 200 milionów i niewiele to zmieni. Podstawą są zasoby w nowoczesnym, rozwiniętym społeczeństwie. I myślę, że te sygnały, tak jak pan dyrektor zaznacza, dziękuję za pytania, że są pewne sygnały, nie wszystko musimy wiedzieć. Jeżeli są pewne sygnały, trzeba się raczej odwrotnie pochylić nad nimi, przeanalizować, co się da zmienić, w jaki sposób powinniśmy podejść do tego, jak rozwiązywać na przyszłość tego typu problemy, żeby jednak mieszkańcy nie zderzali się z takimi problemami. Ja w ten sposób traktuję ten głos i również wziąłem go sobie mocno do serca, bo my musimy o tym rozmawiać, skoro są takie sygnały, w jaki sposób będziemy, mieszkaniec ma prawo, gdy ma udar, otrzymać natychmiastowo, niezwłocznie pomoc, bo on może odejść i nie udzieli mu tej pomocy lekarz rodzinny. To my musimy mieć tego typu świadomość. Oczekujemy na pewno, żeby i mieszkańcy tego oczekują, by system ochrony zdrowia był skuteczny, by odpowiednio szybko reagował, by gdy się zgłosi o udzielenie szczególnie niezbędnej, natychmiastowej pomocy medycznej, miał ją na miarę naszych możliwości, jakie posiadamy, udzieloną. I myślę, wydaje, że w tej kategorii ja bym przyjął te głosy kolegów
I rzeczywiście powinniśmy o tym rozmawiać i dyskutować, by rzeczywiście naprawiać, poprawiać taką sytuację. Nikt nie mówi, nie obiecuję, że to się da wszystkie tego typu sprawy rozwiązać. Ale musimy też wziąć to do serca i rzeczywiście zmierzać w kierunku takiego rozwoju zasobów ludzkich, tak jak ja na zarządzie podkreślałem. Dla mieszkańca powiatu mławskiego podstawowy oddział to kardiologia, interna, chirurgia. Społeczeństwo się bardzo szybko na powiecie mławskim starzeje, tak jak w większości tego typu miejscowości i powiatów jak Mławski. Ci ludzie w szczególności będą wymagać pomocy kardiologicznej, internistycznej i też chirurgicznej. To są kluczowe oddziały. One są na dzień dzisiejszy, nie potrzeba rozwoju. One funkcjonują. Być może trzeba o tym myśleć, jak te oddziały w szczególności rozwijać dalej, gdyż jesienią, tak jak na zarządzie podkreślałem, one będą kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu, gdyż to w tej dziedzinie szybko możemy odejść, może senior czy inna osoba, natomiast pewne zabiegi chirurgiczne, które wykonujemy, można poczekać i rok, i dwa i nic się nie stanie. Dlatego też jeszcze raz, panie dyrektorze, cieszę się, że pan przyjął te wnioski, które tutaj były, te zapytania, które były kierowane, że trzeba zobaczymy, rozważymy, co się z tym dzieje. Natomiast myślę, że tego typu głosy są cenne, a my powinniśmy jednak próbować tak organizować pracę, żeby jednak polepszać to, żeby ograniczać takie sytuacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale to tak krótko, panie dyrektorze, bo tu nie było pytań. Dobrze, ja króciutko się odniosę, proszę państwa, do skarg. Powiem tylko tyle. U mnie są drzwi otwarte, ja przyjmuję każdego bez zapisywania, bez zbędnego oczekiwania. Ja apeluję do państwa, żebyście nie przyjmowali każdego sygnału w taki sposób, bo gdzieś tam jest lepiej, a tutaj jest tego i u nas jest. Zadajcie pytanie przynajmniej. Co pan z tym zrobił? Czy był pan, poskarżył się dyrektorowi szpitala? Gwarantuję państwu, że każdy, kto przyjdzie do mnie z jakąkolwiek skargą, zostanie wysłuchany i będzie interwencja, jeżeli skarga będzie zasadna. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby coś zostało bez rozpoznania, bez odpowiedzi. Natomiast jeszcze jest jedna sytuacja, bo ja pominąłem trochę kwestię, powiedział pan Ciechanowski, szpital robi, to można powiedzieć, gdzie indziej jest dobrze, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Jeżeli jest tak dobrze, do Ciechanowa jest tylko pół godziny drogi, po co czekać 3 godziny? Jeżeli się czeka 3 godziny na SOR-ze, można pojechać do Ciechanowa i od razu świetną pomoc uzyskać. Proszę państwa, nie jest tak. I jeszcze jest jedna kwestia. Padło pytanie, dlaczego tam może być lepiej. Ja nie twierdzę, jak jest. Natomiast dlaczego może być lepiej? Proszę państwa, szpital Ciechanowski jest powszechnie wiadomo, że ma przyzwolenie na nieograniczone zadłużanie się i co roku jest oddłużany. Szpital Ciechanowski płaci lekarzom ile chcą, podbiera nam lekarzy. Jeżeli ja dogaduję się z lekarzem na stawkę 150 zł, to oni dają 180 i więcej. Jeżeli jest przyzwolenie na zadłużanie się, no to tak to niestety jest. Nie mamy problemów, proszę państwa, z pielęgniarkami. Z niektórymi lekarzami jeszcze, ale cały czas staramy się pozyskiwać nowych i cały czas będziemy to robić. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jeżeli jakakolwiek jest skarga, to proszę konkretnie i proszę do mnie, a nie opowiadajmy tutaj, że jest źle i coś tam. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost składki zdrowotnej, no to ja nie sądzę, żeby składka wzrosła dwukrotnie. No, chciałbym, żeby moja wzrosła dwukrotnie, to znaczy, że zarabiałbym 2 razy więcej. Składka chyba z roku do roku od 0,25 wzrasta także. Ale to tak na marginesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Mławie. I projekt przedstawi pan dyrektor Waldemar Rybak. Poproszę panie dyrektora. No cóż, proszę państwa, w tej sytuacji, cóż można więcej powiedzieć? Macie państwo jasną sytuację, jasnie przedstawioną wszystkie
wszystkie okoliczności, które miały miejsce, stan ten, który macie w dokumentach w stosunku do tego, co jest dzisiaj, jest trochę inny, a za chwilę będzie jeszcze inny. Tak jak powiedziałem, za kilka dni zaksięgujemy te przychody, które uzyskamy w związku z podpisaniem aneksów i wynik za pierwsze półrocze będzie dodatni, znacząco dodatni, ale co z tego? To żyjemy w takim momencie, właśnie w tych ciekawych czasach przełomowych, w których no, może się wszystko wydarzyć, oprócz tego, że szpital był, jest, będzie, cały czas będzie udzielał pacjentom. Także prosiłbym Państwa o wyrozumiałość w tym momencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Poproszę pana przewodniczącego Jacka Szlachtę o opinię do projektu. A, przepraszam, pana radnego Zbigniewa Markiewicza. Dziękuję bardzo. Również opiniowała Komisja Budżetu i Finansów i poproszę panią Barbarę Stańczak, przewodniczącą komisji, o opinię do projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2020 roku wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma zapytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania uchwały. Państwo radni macie tę uchwałę, zapoznaliście się. Kto jest z państwa radnym za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki. Jeszcze jedynka i czwórka. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt siódmy. Przystępujemy do punktu ósmego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie i projekt uchwały przedstawi pani Barbara Brzozowska, dyrektor SDS. Proszę panią dyrektor. Wprowadzona zmiana dotyczy paragrafu pierwszego statutu. I w związku z tym, że zmianie uległy przepisy prawne, na podstawie których funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy w Mławie od 1 stycznia 2020 roku, konieczne jest, aby te przepisy uaktualnić. Pozostałe zapisy statutu nie uległy zmianie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Poproszę pana przewodniczącego Zbigniewa Markiewicza o opinię do projektu tej uchwały. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie. W paragrafie drugim uchwały. Jeszcze nie. Również projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów i poproszę panią Barbarę Stańczak, przewodniczącą komisji. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do przedstawionego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi lub zapytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do
podjęcia tej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ogłaszam 15 minut przerwy. Proszę Państwa, wznawiamy obrady dzisiejsze. Przystępujemy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2022 roku. I projekt uchwały przedstawi pani Beata Cholska, główny specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia. Poproszę panią Beatę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, w ramach środków otrzymanych w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do mikrofonu proszę mówić, bo tam nie można później nagrywać. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy otrzymał kwotę 200 tysięcy, natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało kwotę 964 tysiące 74 zł. W ramach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy prowadził 4 nabory wniosków, w których wpłynęły tylko 2 wnioski. Jeden wniosek dotyczył dofinansowania założenia własnej działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną. Jednakże wniosek był niekompletny. Wnioskodawca nie wywiązał się z obowiązków uzupełnienia go, po czym nie zostały przyznane na ten cel środki. Drugi wniosek dotyczył utworzenia miejsca pracy i wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, który został rozpatrzony pozytywnie i przyznano środki w kwocie 46 tysięcy złotych. Niewykorzystane środki z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie 154 tysiące złotych proponuje się przesunąć na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, co przyczyni się do pełnego wykorzystania środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Mławskiego w 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Poproszę pana radnego Zbigniewa Markiewicza, przewodniczącego komisji, o opinię do tej uchwały. Uchwała nr 91 Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Mławskiego z 5 sierpnia 2022 roku. W paragrafie pierwszym Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z 2022 roku. Paragraf 2. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała również Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego i poproszę panią Barbarę Stanczak, przewodniczącą komisji, o opinię. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych również wyraziła pozytywną opinię do projektu wymienionej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Osiemnastka, dwunastka jeszcze nie głosowały. Osiemnastka i dwunastka nie głosowały.
Zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 10. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2022-2023. I poproszę panią Bożenę Tomkiel, dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, o przedstawienie tej informacji. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, rok szkolny nowy zaczyna się już jutro w naszych 5 szkołach ponadpodstawowych, ośrodku szkolno-wychowawczym. W nowym roku szkolnym podejmie naukę 2798 uczniów w 131 oddziałach. Przechodząc do szczegółów, w pierwszym liceum ogólnokształcącym będzie to liczba 501 uczniów w 20 oddziałach, w zespole szkół numer 1 580 uczniów w 24 oddziałach będzie uczyło się w nowym roku szkolnym, w zespole szkół numer 2 503 uczniów w 20 oddziałach, w zespole szkół numer 3 473 uczniów w 20 oddziałach, w zespole szkół numer 4 596 uczniów w 24 oddziałach. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na obecny moment mamy 145 uczniów, którzy będą uczyć się w 23 oddziałach. Wśród tych 23 oddziałów jest 5 grup przedszkolnych. Jeśli chodzi o nasze szkoły ponadpodstawowe bez ośrodka szkolno-wychowawczego, to takich uczniów będziemy mieli 2653, którzy będą uczyć się w 108 oddziałach. W porównaniu z rokiem ubiegłym będzie to więcej o 2 oddziały i o 159 uczniów więcej. Średnia wielkość oddziałów w przyszłym roku szkolnym bez ośrodka szkolno-wychowawczego oczywiście wynosi 24,56 osoby. W zespole szkół numer 3 od 1 września został również powołany oddział przygotowawczy. Na obecną chwilę mam 24 uczniów, czyli uczniów z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego. W bursie szkolnej wpłynęło 59 wniosków od wychowanków, którzy chcieliby zamieszkać od nowego roku szkolnego. Jeśli chodzi o uczniów szkół ponadgimnazjalnych, bo mamy jeszcze takich, jest to już ostatni rocznik kształcenia uczniów w technikum, czyli klasy czwarte, to pozostało nam jeszcze w 4 zespołach 234 uczniów w 11 oddziałach. Jeśli teraz chodzi o rekrutację na ten rok szkolny, to przedstawię państwu, jak to się kształtuje w poszczególnych naszych szkołach. Pierwsze liceum ogólnokształcące, zaplanowanych było 150 miejsc i 5 oddziałów, nabór wykonany w 100%. W zespole szkół numer 1 150 uczniów zaplanowano w 5 oddziałach, 150 miejsc w 5 oddziałach, zrekrutowano 180 uczniów do 6 oddziałów. W zespole szkół numer 2 było przygotowanych 140 miejsc w 5 oddziałach, w tym jeden oddział integracyjny, zrekrutowano 159 uczniów również w 5 oddziałach. W zespole szkół numer 3 przygotowano 150 miejsc w 5 oddziałach, zrekrutowano 169 uczniów w 6 oddziałach. I zespół szkół numer 4 150 miejsc w 5 oddziałach, zrekrutowano 179 uczniów w 6 oddziałach. Szanowni państwo, zaplanowano 740 miejsc i 25 oddziałów, ale rekrutacja w tym roku była wyjątkowa. Było wyjątkowo duże zainteresowanie kształceniem absolwentów 8 klas w naszych szkołach. I zrekrutowano 837 uczniów i będą oni uczyć się w 28 oddziałach. Został utworzony od przyszłego roku szkolnego nowy kierunek w technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali w zespole szkół numer 2. Jeśli teraz chodzi o zmiany rekrutacji, to stosownie do potrzeb uczniów wyraził zgodę zarząd na następujące zmiany. W zespole szkół numer 1 zaplanowany był oddział łączony,
którym miały być prowadzone dwa zawody, technik elektryki, technik programista, utworzono dwa oddzielne oddziały, czyli o jeden oddział więcej. W zespole szkół numer 2 zamiast oddziału reintegracyjnego w branżowej szkole pierwszego stopnia utworzony został oddział standardowy, bo żeby tutaj utworzyć oddział integracyjny, potrzeba jest minimum 3 orzeczenia uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. W zespole szkół numer 3 zwiększono jeden oddział klasy pierwszej wielozawodowej branżowej szkole pierwszego stopnia, także powstały 3 oddziały, a 2 były planowane. O oddziale przygotowawczym w zespole szkół numer 3 już mówiłam. W zespole szkół numer 4 również był planowany łączony oddział w zawodzie technik handlowiec i technik rachunkowości, ale zostały utworzone odrębne 2 oddziały, każdy po 30 uczniów w tych zawodach. Przechodząc do nauczań indywidualnych, na obecną chwilę w naszych szkołach ponadpodstawowych mamy 4 nauczania indywidualne, natomiast w ośrodku szkolno-wychowawczym 12. Wśród tych 12 jest jedno nauczanie indywidualne w szkole podstawowej, 3 nauczania indywidualne w szkole przysposabiającej do pracy i 8 indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Jeśli chodzi o naszą kadrę pedagogiczną, to przejście na emeryturę zadeklarowało i do końca sierpnia 2 nauczycieli. Jedna osoba będzie na urlopie dla poratowania zdrowia i jedna osoba na urlopie bezpłatnym. Natomiast wśród pracowników obsługi 3 pracowników przejdzie na emeryturę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o liczbę etatów, to w przyszłym roku szkolnym mamy razem 301,43 etatu. W podziale na awanse zawodowe czy stopień awansu zawodowego nauczycieli przedstawia się to następująco. Oczywiście zdecydowana większość to są nauczyciele dyplomowani i to jest 71,61%, nauczyciele mianowani prawie 13%, nauczyciele kontraktowi 13,45% i nauczyciel początkujący, bo od 1 września takowy jest utworzony, już nie mamy nauczyciela stażysty zgodnie z wprowadzanymi zmianami w oświacie, mamy nauczyciela początkującego i będzie zatrudnionych 6 takich nauczycieli, co daje 2%. W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli od września planowanych jest zatrudnienie 16 doradców metodycznych łącznie na 6,27 etatu. Na wniosek pana dyrektora zespołu szkół nr 3 utworzono stanowisko kierownika kształcenia praktycznego. Okazuje się, że w naszej trójce branżowa szkoła wielozawodowa jest prawie największą szkołą tutaj nawet w naszym województwie. Jeśli chodzi o pracowników administracji i obsługi, łączna liczba etatów wynosi 101,75, na których zatrudnionych jest 107 osób. Szanowni Państwo, jak wiecie, w okresie wakacji odbywają się również postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego naszych nauczycieli. I tak, na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 4 nauczycieli. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 6 nauczycieli. Takie postępowanie egzaminacyjne odbywa się właśnie w naszym powiecie i miało miejsce 24 sierpnia. I stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało 11 nauczycieli, co w sumie daje 21 nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego. Jeśli chodzi teraz o przeprowadzone prace remontowo-naprawcze czy inwestycyjne, postaram się Państwu też pokrótce to przedstawić. W pierwszym liceum ogólnokształcącym były to głównie prace związane z malowaniem ścian, uzupełnianiem ubytków, płytek, drobnych naprawach instalacji wodno-kanalizacyjnej, mocowanie bramek do piłki nożnej w hali sportowej. W zespole szkół nr 1 został przeprowadzony remont oświetlenia, remont elewacji budynku warsztatów szkolnych i zakup routera do funkcjonowania internetu. Łączna wartość tych
prac to 56 345 zł. W zespole szkół numer 2 również odbyły się malowania sal lekcyjnych. Była przeprowadzony remont instalacji elektrycznej i zamontowane projektory multimedialne w 6 salach lekcyjnych oraz pod nowe stanowiska komputerowe i laptopy. Ponadto również wykonano malowanie elewacji zewnętrznej budynku warsztatów szkolnych. Również w ramach środków zakupione zostały materiały do remontu 2 łazienek. Łazienki te są remontowane przez pracowników jednostki. Również wyremontowany został gabinet dyrektora, pomalowany sekretariat, szatnie dla uczniów, a na parterze szkoły została wymieniona rozdzielnia elektryczna. Zakupiono również w ramach pomocy dydaktycznych 9 komputerów stacjonarnych w celu wymiany już zużytego sprzętu. Zakupiono też 3 notebooki dla uczniów. W sali lekcyjnej został zamontowany telewizor dla potrzeb uczniów. W pracowni technologicznej również została wymieniona lodówka. Łączny koszt wszystkich prac to 38 426 zł. W zespole szkół numer 3 zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne w ramach programu Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego. Zakupiono również 10 laptopów, 6 tabletów, 12 kamer, 6 rejestratorów, 6 konwertorów, 6 modułów komunikacyjnych. Dokonano też drobnej naprawy pieca, wyremontowano pomieszczenia dla administracji, pomieszczenie auli szkolnej, sali języka polskiego. Taką innowacją tutaj u pana dyrektora w zespole szkół numer 3 jest zakupienie szachów podłogowych dla uczniów, które zostały rozstawione na dużym holu na parterze. I w zespole szkół numer 3 zostały przeprowadzone następujące prace. Naprawa, odświeżenie ścian w bibliotece szkolnej, zrobienie siedzisk na korytarzach szkolnych, modernizacja klasopracowni, wymiana 12 drzwi na parterze budynku, zakupiono też słuchawki dla uczniów i w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki i regały do biblioteki za łączną kwotę 15 tysięcy zł. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym prace były podobne, odmalowano klatki schodowe, korytarze, usunięto zacieki i odmalowano również korytarz i pomieszczenia, gdzie się mieszczą sale przedszkolne. Wymieniono 620 świetlówek w całej szkole i w internacie oraz sali gimnastycznej. Zrealizowano inwestycję pod nazwą budowa placu zabaw. Jest to inwestycja za kwotę 66 883,85 zł. Zmodernizowany został i nowoczesny monitoring systemu CCTV, zewnętrzny i wewnętrzny, służący właśnie zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dużo prac zostało wykonanych z materiałów pozyskanych od sponsorów w ramach właśnie pana, który jest zatrudniony na etacie w ośrodku. No, muszę tu jeszcze państwu przedstawić też takie bogate doposażenie w ramach realizowanych programów za pośrednictwem powiatu poprzez ośrodek szkolno-wychowawczy. Były to laboratoria przyszłości, gdzie zakupiono drukarkę 3D wraz z akcesoriami, lutownicę, kamerę i też aparat fotograficzny. Oprócz tego wyposażenia koniecznego, podstawowego zostały zakupione klocki Lego, robot oraz akcesoria do pracowni krawieckiej. Została utworzona pracownia krawiecka, do której również zakupiono 2 maszyny do szycia, deskę i takie podstawowe przybory. W ramach programu Aktywna Tablica zakupiono 3 monitory interaktywne, a w ramach programu Za życiem został zakupiony zestaw programów edukacyjnych. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono również lektury do biblioteki szkolnej, pozycje czytelnicze oraz biurko. Zakupiony został też zestaw pomocy sensorycznych w ramach tegoż programu Za życiem oraz programy dla dzieci z autyzmem. W poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzono drobne bieżące
prace naprawcze. Z wyposażenia zakupiono głośniki do komputera, baterie do laptopa oraz testy do diagnoz. W PODN-ie wymalowano cztery drzwi garażowe oraz drzwi do łazienki. I w bursie szkolnej na potrzeby bursy zostały zakupione naczynia stołowe, lodówka, sprzęt kuchenny, zmywarka, pralka, ławki zewnętrzne, telewizor do świetlicy oraz dwa odkurzacze za łączną kwotę 18 102 zł. Nasze szkoły, nasze jednostki oświatowe są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Mają pełną kadrę pedagogiczną. Dziękuję Państwu za Dziękuję posłuchanie. Bardzo Pani Dyrektor. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi lub zapytania do przedstawionej informacji? Poproszę Pana Radny Tomasz Chodubski. Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo. To będzie ten rok szkolny, gdzie dla uczniów klas pierwszych dokonała się zmiana po paru latach, gdzie wcześniej było po 24 uczniów w klasie. Teraz ta liczba uczniów została zwiększona do 30 i to będzie ten rocznik. Na komisji rozmawialiśmy też, że no nie udało się przewidzieć liczby klas, które będą potrzebne, że praktycznie po naborze okazało się, że trzeba dodatkowo utworzyć trzy klasy, co utrudniało, jakby planując nabór, na lepsze takie dopasowanie do potrzeb uczniów. Na komisji też oświaty wspominaliśmy, uzyskałem informację o tym, że Mławska Hala Sportowa no, w sposób taki tymczasowy, pełniąc rolę ośrodka dla uchodźców, wraca do użytku szkolnego sportowego. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak to jest w przypadku bursy, czy dalej pełni tą rolę i w jakiej skali. Również od kiedy rozpoczną się prace budowlane przy zespole szkół numer 4? Od kiedy rozpoczną się prace budowlane przy zespole szkół numer 4, a już na poprzedniej sesji rozmawialiśmy, że to może utrudnić funkcjonowanie no, dla dojeżdżającej młodzieży. Jak kwestia parkowania wtedy samochodów będzie tam rozwiązana? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze zapytania lub uwagi? Kto udzieli odpowiedzi? Pani Dyrektor, poproszę. Kto poproszę, Panie Starosto. Raz, raz. Dobrze jest. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak bardzo krótko. Odnośnie bursy i budowy hali sportowej czy parkowania. W bursie jest około 30 osób. Na razie nawet mniej jak 30. Na ten moment moim zdaniem jeszcze jakiś czas zapewne będą, aczkolwiek tu nie koliduje jakby z usługami na rzecz naszych ewentualnie uczniów, bo jeszcze jest rezerwa, jeszcze są miejsca. Tym bardziej, że póki co pan wojewoda w ramach zarządzania kryzysowego za owe osoby płaci, stąd można powiedzieć, że to poprawia ekonomikę też bursy. Jeśli chodzi o salę gimnastyczną, to chcę powiedzieć, że sala gimnastyczna już jest zbudowana. Można powiedzieć, że fundamenty i stopy pod słupy nośne już zostały wylane. Byłem tam kilkakrotnie na tej budowie. Powiem tak, że pana dyrektora nie widzę, ale podczas właśnie tej pierwszej rozmowy z wykonawcą, wykonawca postarał się tak,
aby był niejako w miarę oczywiście zachowane bezpieczeństwo uczniów, jak i też osób, które w tej szkole pracują. Udało się jakby oddzielić plac budowy od, można powiedzieć, funkcjonowania szkoły poza wjazdem, bo niestety tam jest jeden wjazd i na odcinku powiedzmy 30 metrów te ciągi, nazwijmy to piesze i jezdne, będą się mieszać z, znaczy po prostu z budową. Udało się tak zrealizować jakby parking, który jest na tyłach, że będzie dalej funkcjonował i służył szkole. Z tym, że przejazd do tego parkingu jest wzdłuż szkoły, niejako z przodu szkoły. Jednocześnie wiem, że pan dyrektor podjął starania, myślę, że zakończą się sukcesem, żeby na czas budowy uczniowie w tym wypadku w szczególności mogli korzystać z parkingu na ulicy Smolarnia. Chodzi o parking szkoły, naszej szkoły wyższej. Tam mają taki parking dosyć duży, tym bardziej, że w większości ten parking jest wykorzystywany w weekendy, a właśnie kiedy funkcjonuje szkoła nasza, no tych jakby obciążenie tego parkingu jest po prostu mniejsze. To ja tyle, czy nie wiem, czy wystarczy odpowiedź? A o tych klasach to nie wiem, proszę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o rekrutację, to corocznie, jak śledziłam, ta rekrutacja była na poziomie 82, 85, 86%. Dlatego też, żeby może nie tworzyć sztucznych klas, bo to jest też, Szanowni Państwo, trudne dla dyrektora szkoły sporządzać arkusz organizacyjny, gdzie tych godzin ma dużo, 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 tak? Tworzą się sztuczne wakaty. Więc żeby to bardziej zrealizować i uściślić, lepiej utworzyliśmy taką średnią liczbę miejsc i oddziałów, tak jak to zawsze się działo. Natomiast nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania kształceniem w naszych szkołach. Ja bardzo bym w tym momencie chciała podziękować rodzicom uczniów za zaufanie dla naszych nauczycieli, naszych szkół, naszych dyrektorów, dla Państwa również, bo Państwo współtworzycie te warunki, że właśnie ta młodzież, bo to już jest młodzież, chce podjąć naukę w naszych szkołach. Jak przeliczyłam, to w tym roku rekrutacja wynosi 89,23%. Jeszcze takowej nie odnotowaliśmy. I stąd, żeby zapewnić młodzieży kształcenie i zrealizować ich jakieś tam wybory życiowe, bo o tym też Państwo mówicie na komisjach, dlatego zarząd tutaj utworzył dodatkowe oddziały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę panią radną Barbarę Gutowską. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałam do pani dyrektor króciutkie pytanie zadać, bo zapomniałam o tym na komisji, a to mnie jakoś tam nurtuje. Czy w związku z otwarciem nowego kierunku kształcenia w zespole szkół numer 2 istniała konieczność poszukiwania nauczycieli zawodu? Czy zostało to, że tak powiem, odbyło się w ramach nauczycieli, którzy pracują w zespole szkół numer 2? Dziękuję. W technikum numer 2, w zespole szkół numer 2 odbywa się kształcenie w zawodzie technik logistyk. Technik eksploatacji portów i terminali pierwszą kwalifikację ma zbieżną z technikiem logistykiem. Wobec powyższego tam jest duża grupa nauczycieli, którzy mają kwalifikacje i w tych klasach pierwszych jest to już nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje. Natomiast zgodnie z potrzebami, wiadomo, że dyrektor wcześniej musi troszeczkę planować, żeby wprowadzić nowy kierunek, troje nauczycieli podjęło studia podyplomowe, aby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia kształcenia w tym zawodzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze zapytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. I projekt przedstawi pani Bożena Tomkiel, dyrektor Wydziału Edukacji. Poproszę panią dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo, został poszerzony katalog specjalistów w szkołach o pedagoga specjalnego. Wobec powyższego oprócz pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego mamy również pedagoga specjalnego. W związku z powyższym należy tutaj wyznaczyć obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, ustalić ten tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. No i tak jak poprzednich specjalistów proponuje się ustalenie na 22 godziny. To jest po prostu taki techniczna uchwała, czy zmieniająca uchwałę naszą poprzednią. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. I poproszę panią radną Bożenę Elżbietę Mińkowską o opinię do tej komisji. Szanowni państwo, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do projektu uchwały, który przedstawiła nam pani dyrektor. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 11. Przystępujemy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla miasta Mławy i projekt uchwały przedstawi pani Beata Chocholska. Poproszę panią Beatę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, burmistrz miasta Mława zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na współorganizację festiwalu jazzowego Victor Young Jazz Festival Mława 2022. Będzie to czwarta edycja tego festiwalu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 września. Umożliwi ono mieszkańcom powiatu mławskiego poznanie twórczości kompozytora Wiktora Younga, którego rodzice pochodzili z Mławy. Pomoc finansowa dla miasta Mława w formie dotacji celowej udzielana jest corocznie. Środki w wysokości 10 tysięcy złotych zaplanowane są w budżecie powiatu na 2022 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poproszę panią radną Elżbietę Bieńkowską, przewodniczącą komisji, o opinię do projektu uchwały. Szanowni państwo, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Mława. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i poproszę panią Barbarę Stanczak, przewodniczącą komisji, o opinię do projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych również wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Mława. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma zapytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Mławy. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto się jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, zamykam głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przystępujemy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 8 raportu z realizacji programu ochrony środowiska powiatu mławskiego do 2022 roku. I projekt uchwały przedstawi pan Wojciech Krajewski, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. I poproszę pana dyrektora o przedstawienie. Raz. Jeden. Raz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Starosto. Mam zaszczyt przedstawić kolejny, już 8 raport z okazji z realizacji programu ochrony środowiska powiatu mławskiego za okres 2020-2021. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Powiatu. Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego zawierający cele i kierunki polityki w zakresie ochrony środowiska prowadzonej przez powiat. Ostatni program ochrony środowiska dla powiatu mławskiego do 2022 roku został przyjęty przez Radę Powiatu Mławskiego w dniu 27 marca 2017 roku. Niniejszy dokument jest kolejnym, 8 raportem z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu mławskiego obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Przy opracowaniu raportu korzystano z danych starostwa powiatowego oraz urzędów gmin leżących na obszarze powiatu mławskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie i wiele jeszcze innych przedsięwzięć, które tutaj na terenie powiatu mławskiego funkcjonowały w ramach ochrony środowiska. Tutaj nadmienię tylko Nadleśnictwo Dwukoły, Nadleśnictwo Przasnysz, PZD w Mławie, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Tutaj mamy też największy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Raport można podzielić na 3 części. Mianowicie część pierwsza to jest część ogólna, która przedstawia powiat mławski, jego ogólną charakterystykę. Część druga, zakres realizacji programu ochrony środowiska w powiecie mławskim. Część trzecia, ocena realizacji programu ochrony środowiska i ocena systemu monitoringu. Na zakończenie raportu umieszczono krótkie podsumowanie działań w powiecie mławskim w ramach ochrony środowiska. Raport służy ocenie realizacji celów, kierunków, interwencji i zadań przyjętych w programie ochrony środowiska w 10 obszarach interwencji. Po pierwsze, ochrona klimatu i jakości powietrza. Po drugie, zagrożenia hałasem. Po trzecie, pole elektromagnetyczne. Po czwarte, gospodarowanie wodami. Po piąte, gospodarka wodno-ściekowa. Po szóste, zasoby geologiczne. Po siódme, gleby. Ósme, gospodarka odpadami i zapobieganiu powstania zasoby przyrodnicze, po 9 i 10 sprawy, poważne awarie. W programie ochrony środowiska na powiat mławski do 2022 roku wyznaczono 114 zadań w ramach 10 obszarów interwencji. W raportowanym okresie wykonano 103 zadania. Realizacja programu kształtuje się na poziomie 90%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Sporo zrealizowanych zadań jest długofalowa, to znaczy, że przedsięwzięcia są działaniami ciągłymi i są też zadania cykliczne, coroczne.
Nakłady poniesione na realizację programu ochrony środowiska w latach 2020-2021 wyniosły ponad 859 milionów złotych. Władze powiatu oraz inne podmioty odpowiedzialne za realizację programu, największe nakłady finansowe, ponad 106 milionów złotych, przeznaczyły na działania inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Inwestycje te to przede wszystkim modernizacja kotłowni węglowych, wymiana pieców oraz termomodernizacja budynków. Przedsięwzięcia te związane są z osiągnięciami i utrzymaniem standardów jakości środowiska wpływających na warunki zdrowotne. Zostały wybudowane oraz przebudowane drogi wewnętrzne, gminne, powiatowe oraz wojewódzkie. Zmodernizowano również oświetlenie uliczne oraz wykonano nowe oświetlenie energooszczędne. Inwestycje związane z wdrażaniem OZE na terenie powiatu mławskiego przyczyniły się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, co pozytywnie wpływa na zdrowie i jakość życia mieszkańców powiatu. Ograniczenie zużycia energii i wzrost produkcji energii w OZE przekłada się również na poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego, co w przyszłości pozwoli osiągnąć cele. Społeczności lokalnej, długookresowe korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. W celu ochrony przed hałasem i utrzymaniem jak najlepszych jakości stanu środowiska przebudowano, modernizowano oraz budowano drogi na terenie powiatu mławskiego. W obszarach pola energomagnetycznego oraz zagrożenia poważnymi awariami prowadzono działania monitoringowe i kontrolne. W obszarze gospodarki wolnościekowej wybudowano kilka kilometrów sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Podjęte zostały modernizacja urządzeń służących do oczyszczenia ścieków komunalnych i zagospodarowania osadów ściekowych. W celu skutecznej realizacji gminnych programów usuwania azbestu, gminy leżące w obszarze powiatu mławskiego systematycznie usuwały i unieszkodliwiały azbest z nieruchomości. Na bieżąco wykonywane są prace pielęgnacyjne i utrzymujące tereny zieleni oraz prowadzona jest edukacja ekologiczna dla wszystkich grup wiekowych w zakresie ochrony powietrza czy gospodarki odpadami komunalnymi. Powiat wybiera te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb omawianej jednostki samorządu terytorialnego są najważniejsze i najpilniejsze w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Podmioty wyznaczone do realizacji zadań zawartych w programie pozyskiwały środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Dróg Samorządowych, Unia Europejska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji programu na terenie powiatu wskazuje m.in. na wzrost długości sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz wodociągowej, powierzchni obszarów ochronionych oraz długości dróg dla rowerów. W dalszym ciągu konieczne jest inwestowanie w działania w zakresie ochrony środowiska. Opracowując nowy program, będzie trzeba wyznaczyć takie cele i zadania, które będą przyczyniać się do dalszej ochrony i sukcesywnej poprawy jakości środowiska. Uwzględniając możliwości finansowe i organizacyjne poszczególnych jednostek. Biorąc pod uwagę zawarte w opracowaniu informacje wskazujące na liczne podejmowane działania oraz wynikające z nich pozytywne aspekty, realizację programu ochrony środowiska na powiatu mławskiego za lata 2020-2021 można ocenić pozytywnie. Zarząd powiatu mławskiego na posiedzeniu w dniu 28.07.2022 uchwałę nr 980/2022 przyjął 8 raport z realizacji programu ochrony środowiska i przekłada go Wysokiej Radzie. Wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z raportem. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie 8 raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu mławskiego za okres 1 stycznia 2020-31 grudnia 2021.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt raport opiniowała Komisja Leśnictwa i Ochrony Środowiska i poproszę pana radnego Witolda Okumskiego, przewodniczącego komisji, o opinię do projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 roku jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 8 raportu z realizacji programu ochrony środowiska Powiatu Mławskiego do 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym komunikat, że zastawiony jest garaż przez auto WML WC76 Suzuki. Proszę. O, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma zapytania lub uwagi? Poproszę pan radny Tomasz Chodówski. Panie przewodniczący, panie dyrektorze, szanowni państwo. Ten program jest do 2022 roku, czyli jeszcze jeden rok. Czy no, trwa już refleksja nad opracowywaniem na kolejny cykl, jakieś plany na przyszłość, kiedy one się rozpoczną? W podsumowaniu zabrakło, ale i szczegółowych danych w samym raporcie, zabrakło mi jakiegoś takiego docenienia tych ogniw fotowoltaicznych, że one się pojawiły, bo tam było o docieplaniu domów, natomiast ta kwestia nie została zauważona. W szczegółowym raporcie była wzmianka o przyłączeniu 1840 tych ogniw mikrofotowoltaicznych. Nie było natomiast podanej mocy. Tak jak przy na przykład energii z wiatru były podane dane, ile to dało. Natomiast tutaj brakowało takich informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana dyrektora o udzielenie odpowiedzi. Mamy świadomość oczywiście w dziale naszym rolnictwa i środowiska, że kończy się nam okres poprzedniego programu i podjęliśmy trud realizację, będziemy pracujemy nad programem ochrony środowiska na lata 2023 do 2030 roku. Oczywiście z uzgodnieniami z panem marszałkiem, bo to musi być, musi się zgadzać też i pan marszałek i oczywiście WIOŚ i inne instytucje, które ten program analizują, nasz program i będą wydawać pozytywne opinie. Natomiast co do tutaj tych szczegółów, które pan radny podnosi, ja myślę, że ten program mając 178 stron i tak jest bardzo rozległy. Ja mogę te szczegóły techniczne, które pan radny by chciał usłyszeć, zbadać. Natomiast oczywiście ten raport tworzyło się na bazie informacji uzyskanych od poszczególnych instytucji. I prawdopodobnie jest tak, że ta instytucja, czyli Energa, nie wskazała nam mocy, ilości wskazała, mocy nie wskazała. No to może tak wyglądać w tym momencie. A jeżeli trzeba, to sprawdzimy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze zapytania lub uwagi? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie przyjęcia 8 raportu z realizacji programu ochrony środowiska powiatu mławskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pod tytułem przebudowa drogi powiatowej nr 2322W
poprzez budowę parkingu przy ulicy Handlowej w miejscowości Konopki ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Projekt uchwały przedstawi pan Dariusz Makowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury. Poproszę, panie dyrektorze. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 12 punkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Morskiego uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącego dofinansowania realizacji inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ulicy Handlowej w miejscowości Konopki ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 1 uchwały, Rada Powiatu Mławskiego zapewni środki finansowe w budżecie Powiatu Mławskiego na 2023 rok jako wkład własny po zakwalifikowaniu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 1. Wkład własny, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 2, nie będzie obejmował środków pochodzących z innych instrumentów wsparcia, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, z budżetu państwa lub samorządu województwa mazowieckiego. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Komisja Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, Transportu i Dróg. I poproszę pana wiceprzewodniczącego komisji, pana radnego Witolda Okumskiego. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, Komisja Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, Transportu i Dróg Rady Powiatu Mławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ulicy Handlowej w miejscowości Konopki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i poproszę panią radną Barbarę Stańczak, przewodniczącą komisji, o opinię. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych wyraziła również pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma zapytania lub uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Tą uchwałę już odczytał pan dyrektor, także ja już nie będę ponownie czytał tej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Pana jedynka. Już zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pod tytułem rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 w Dębsk-Szydłowo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i projekt uchwały przedstawi Dariusz Makowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury. Poproszę pana dyrektora. Na podstawie artykułu 12 punkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje.
wyraża się zgodę na złożenie wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego dofinansowania realizacji inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dęb-Skrzydłowo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 1 uchwały Rada Powiatu Mławskiego zapewni środki finansowe w budżecie powiatu mławskiego na 2023 rok jako wkład własny. Po zakwalifikowaniu do dofinansowania przez wojewodę mazowieckiego zadania inwestycyjnego. Wkład własny, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 2, nie będzie obejmował środków pochodzących z innych instrumentów wsparcia, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu mławskiego. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg i poproszę pana radnego Witolda Okumskiego, zastępcę przewodniczącego komisji, o opinię do projektu uchwały. Panie przewodniczący, Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg na swoim posiedzeniu wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również opiniowała Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i poproszę panią radną Barbarę Stańczak, przewodniczącą komisji. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych również wyraziła pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma zapytania lub uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania uchwały, którą przedstawił przed chwilą pan dyrektor. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 5 i 3 jeszcze nie głosowało. 1. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pod tytułem remont drogi powiatowej nr 4640W Bierzuń-Szyreńsk-Mława, ulica Henryka Sienkiewicza w Mławie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I projekt uchwały przedstawi pan Dariusz Makowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury. Poproszę pana dyrektora. Na podstawie artykułu 12 punkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje. Wyraża się zgodę na złożenie wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego dofinansowania realizacji inwestycji pod nazwą remont drogi powiatowej nr 4640W Bierzuń-Szyreńsk-Mława, ulica Henryka Sienkiewicza w Mławie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 1 uchwały Rada Powiatu Mławskiego zapewni środki finansowe w budżecie Powiatu Mławskiego na 2023 rok jako wkład własny po zakwalifikowaniu do dofinansowania przez wojewodę mazowieckiego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 1. Wkład własny, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 2, nie będzie obejmował środków pochodzących z innych instrumentów wsparcia, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu mławskiego. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg i poproszę pana radnego Witolda Okumskiego. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, z przyjemnością pragnę również poinformować mieszkańców Mławy i powiatu mławskiego korzystających z wiaduktu szreńskiego, z dojazdu do Alei Świętego Wojciecha, centrum handlowego, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pod nazwą remont drogi powiatowej numer 4640 Bierzuń-Szczęsława. Chodzi o obręb ulicy Henryka Sienkiewicza. I będąc przy głosie, panie przewodniczący, wydaje mi się, że tutaj mocno wskażę, że wolą i zarządu, ale też zarządu powiatu mławskiego, ale również i komisji, będzie dalsze poprawianie dróg, dalsze inwestowanie, gdyż konieczne jest również zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, bowiem może być karetka, a czy koniecznie będzie droga, po której ta karetka będzie mogła do chorego dojechać. Musimy pamiętać o wszystkich obszarach i cieszę się, że takie wnioski podejmujemy jako członek zarządu i komisji, że i staramy się je realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Poproszę panią Barbarę Stańczak, przewodniczącą komisji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych również wyraziła pozytywną opinię do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi lub zapytania? Nie widzę. To przystępujemy do głosowania tej uchwały, którą przedstawił nam pan dyrektor. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. 3 i 6 nie głosowały. Ósemka jeszcze. A nie ma. To zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji i projekt uchwały przedstawi pan radny Michał Danielewicz, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poproszę pana przewodniczącego. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. W dniu 25 lipca 2022 roku wpłynęła petycja do Starostwa Powiatowego w Mławie złożona przez Stowarzyszenie Gospodarstwa Wiejskiego Marysinek, gmina Szczegowo. I Komisja do spraw petycji rozpatrzyła tę petycję na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2022 roku. Państwo, jak rozpatrzyła, to Państwo macie w uzasadnieniu. Może ja kilka zdań dodam. Ta petycja nie wpłynęła, pierwotna petycja nie wpłynęła bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Mławie, tylko do Urzędu Gminy w Szczegowie. Petycja dotyczyła trzech zagadnień. Organizacji transportu publicznego na terenie gminy Szczegowo, zorganizowanie transportu publicznego na terenie powiatu mławskiego ze Szczegowa do Mławy oraz zorganizowanie transportu publicznego ze Szczegowa do Ciechanowa. Państwo wiecie, że ustawa o transporcie publicznym mówi, że na terenie gminy za organizację transportu odpowiedzialny jest wójt, na terenie powiatu Rada Powiatu, a konkretnie działa w tym zakresie pan starosta mławski, na terenie województwa marszałek województwa mazowieckiego. Pan przewodniczący Rady Gminy w Szczegowie podzielił petycję na trzy części i w części dotyczącej powiatu mławskiego została przekazana do nas do rozpatrzenia. Na tym posiedzeniu uczestniczył pan starosta Rakowski oraz pan dyrektor Wydziału Komunikacji Jan Chodziutko, który złożył nam wyjaśnienie, jak zorganizowany jest transport na terenie powiatu mławskiego. Problem wykluczenia transportowego wynika tylko w dwóch miesiącach, to jest w miesiącu lipcu i sierpniu, kiedy nie kursują autobusy szkolne. Ponadto kiedy nie kursują autobusy szkolne, uruchomienie transportu publicznego po prostu wiązałoby się z dopłatą z budżetu gminy, czy powiatu, czy
województwa. Z dniem 1 września problem ten nie będzie istniał. Po prostu ruszą autobusy dowożące młodzież szkolną i mieszkańcy z terenu powiatu mławskiego będą mogli dojechać do Mławy. Gdybyśmy chcieli organizować transport publiczny już tak, w ten czas byśmy prawdopodobnie należałoby założyć Związek Gmin Powiatu Mławskiego, gdzie udziałowcem też był Powiat Mławski i wszystkie samorządy ponosiłyby odpowiednie wydatki na zorganizowanie transportu publicznego, pomimo że państwo dopłaca 3 zł do kilometra, tak jak pan starosta wyjaśnił, że po prostu przewoźnik za 3 zł po prostu nie zgodzi się, żeby przynajmniej 6 zł, żeby mógł po prostu zorganizować ten transport publiczny. Ponadto komisja nie mogła powiedzieć, podjąć uchwałę, że tak, należy zorganizować transport publiczny ze Szczegowa do Mławy, ponieważ byśmy wykluczyli wszystkie gminy, Radzanów, Lipowiec, Wiecznia, Kościelna i Dzierzgowo i tak dalej. Ponadto wiąże to się ze środkami finansowymi. Nie może komisja podejmować takich decyzji, że uruchamiamy, ponieważ to by nas kosztowało. Jeżeli chcemy uruchomić taki transport publiczny na terenie powiatu mławskiego, zastanówmy się, zarezerwujmy środki w budżecie na rok 2023, dokonajmy dogłębnej analizy, czy będzie ktoś jeździć tymi autobusami i w ten czas dopiero możemy rozmawiać o organizacji transportu publicznego na terenie gminy. Dodatkowo załóżmy Związek Gmin Powiatu Mławskiego. Państwo, macie projekt uchwały, przeczytaliście uzasadnienie i taka była decyzja, wniosek naszej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi lub zapytania do projektu tej uchwały? Nie. Jest. Proszę pana radny Tomasz Chodowski. Czy moglibyśmy odczytać też treść samej petycji, zanim będziemy głosować? Chodzi o treść petycji. Nie, pan mówił o tej treści petycji, właśnie o uruchomieniu transportu ze Szczegowa do Mławy. W tej części sobie przekazał pan przewodniczący. Dokumentacja jest w petycji. A do dokumenta prawdopodobnie to było uruchomienie transportu na terenie gminy Szczegowa, a tutaj konkretnie było uruchomienie transportu publicznego ze Szczegowa do Mławy. Jak byśmy mogli uruchomić transport, pomimo że na 2 miesiące, zgodnie z konstytucją, nie jest to wydłużenie z transportu publicznego, ale w ten czas trzeba to robić dla całej gminy. Zaplanować i robić dla całej gminy. Można petycja postawić Szczegowa. Do urzędu gminy to wójt będzie na pewno rozpatrywał, to Rada Gminy będzie rozpatrywać i marszałek na sesji województwa mazowieckiego. Proszę państwa, bo to pismo jest skierowane do Rady Gminy Szczegowo. Mam pytanie, czy mam przeczytać, tutaj mamy przeczytać to samo to petycję, czy nie? No ja... Można się zapoznać z tą petycją, jest tutaj w biurze Rady dostępna. Także ale my, panie przewodniczący, my w materiałach nie dostaliśmy treści tej petycji. Słucham? Jako ogół radnych nie dostał treści tej petycji w materiałach. Ja wierzę, ale uzasadnienie też jest ważne. To nie tylko o co ktoś wnioskuje, ale w jaki sposób to uzasadnia. Dobrze, proszę bardzo, panią sekretarz o odczytanie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, odczytam petycję, jaka została złożona na ręce pani Moniki Witkowskiej, przewodniczącej Rady Gminy Strzegowo. Jest to petycja z 23 czerwca 2022 roku, złożona przez Stowarzyszenie Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Marysinku. Szanowna pani przewodnicząca, w imieniu inicjatywy społecznej mieszkańców i pracowników gminy Strzegowo, Stowarzyszenie Gospodarstwa Wiejskiego w Marysinku zwraca się do Rady Gminy Strzegowo o: punkt pierwszy. Zorganizowanie, odtworzenie publicznego transportu zbiorowego ze Strzegowa do Mławy, Ciechanowa, Płońska i Warszawy. Punkt drugi. Zapewnienie lokalnego transportu publicznego w obrębie gminy. Są to podstawowe potrzeby społeczne związane przede wszystkim z zapewnieniem dojazdu ludzi do pracy, szkół, placówek ochrony zdrowia czy miejsc kultury. Stale rosnące potrzeby
w zakresie mobilności mieszkańców prowadzą do zwiększenia się indywidualnej motoryzacji, a tym samym do postępującej degradacji środowiska naturalnego. Rosnące ceny paliw generują olbrzymie koszty w rodzinnym budżecie przy posiadaniu kilku aut. Wykluczenie transportowe mieszkańców naszych miejscowości to jeden z najczęściej podnoszonych problemów w społecznych rozmowach. Im dalej od dużych miast, tym większe niedogodności, utrudniony dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej lub rehabilitacji, trudności w dojeździe do pracy osób niedysponujących samochodem prywatnym. Brak publicznych połączeń sprawia, że uwięzieni w domach pozostają seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, a dzieci mają ograniczony dostęp do edukacji. I tutaj jest, szanowni państwo, przywołany cytat Rzecznika Praw Obywatelskich. Wykluczenie transportowe jest przeszkodą w realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, takich jak wolność poruszania się zgodnie z artykułem 52 ust. 1 Konstytucji, prawo do ochrony zdrowia, artykuł 68 ust. 1 Konstytucji, prawo osób z niepełnosprawnościami do pomocy ze strony władz publicznych w komunikacji społecznej, artykuł 69 Konstytucji, prawo do nauki, artykuł 70 ust. 1 Konstytucji, a bez dostępnego transportu nie można korzystać z usług publicznych gwarantujących godny poziom życia, artykuł 30 Konstytucji. Rada Gminy jest jedynym organem uchwałodawczym na naszym terenie, dlatego zwracamy się o przygotowanie i podjęcie uchwały w omawianym przez nas zagadnieniu. Pragniemy dodać, że mieszkańcy gminy są zdeterminowani w podjętej inicjatywie społecznej i będą śledzić działania w zakresie wyżej wymienionych połączeń komunikacyjnych. Rolą jednostek samorządu terytorialnego jako organizatorów transportu publicznego, zbiorowego jest właściwe rozpoznanie realnych potrzeb transportowych lokalnych społeczności i zorganizowanie sieci połączeń komunikacyjnych w sposób odpowiadający na potrzeby przewozowe mieszkańców. Pod tym pismem podpisała się prezes Stowarzyszenia Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Marysinku. Załączona jest również lista z podpisami mieszkańców, którzy wspierają tą inicjatywę społeczną. Dziękuję. Bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze zapytania, uwagi? Poproszę pan radny Tomasz Chodowski. Panie przewodniczący, panie starosto, panie przewodniczący komisji skarg, szanowni państwo, mamy podniesiony ważny problem społeczny zgłoszony z konkretnej społeczności lokalnej z gminy Strzegowo, ale on dotyczy praktycznie wszystkich mieszkańców powiatu mławskiego spoza Mławy, bo taka komunikacja zbiorowa stała również w wakacje funkcjonuje w obrębie Mławy. Ten problem jednoznacznie tak nasilił się po 2019 roku, po załamaniu się komunikacji publicznej na terenie powiatu mławskiego. I tu mamy nawet takie rozejście między tym, co się dzieje przynajmniej w takim deklaracjach pewnie bardziej w kraju, a tym, co się dzieje na terenie naszego powiatu. No bo mamy nie tylko tutaj przywoływane w tej petycji uzasadnienie prawne, konstytucyjne prawa, ale mamy deklarację, jak ma być odtwarzany transport publiczny, jakie środki są przeznaczane, ale akurat w naszym powiecie mamy redukcję i to w ostatnich 3 latach skali tego transportu lokalnego. Pan przewodniczący Komisji Skarg w samej uzasadnieniu odrzucenia tej skargi to się nie znalazło, ale wspomniał o czymś takim jak potrzebie możliwości rozważenia poprzez współpracę gmin i powiatu. Czy tego rodzaju rozmowy pomiędzy starostą czy zarządem, całym zarządem powiatu, wójtami, burmistrzem Mławy, żeby może jednak szukać jakiegoś rozwiązania poprzez współdziałanie tych jednostek samorządu terytorialnego, czy rozszerzanie skali może tego transportu mławskiego przynajmniej na bliższe gminy, szukanie jakichś rozwiązań i czy taka wola ze strony gmin również by była.
skala pewnie też bardziej w programach telewizyjnych, ale no, inne powiaty gdzieś szukają jakieś przynajmniej odtworzenie niektórych linii, tak jak tutaj w powiecie przasnyskim nieraz jest to pokazywane, że gdzieś tam się pojedyncze linie publiczne odtwarzają. Czy zarząd jednak rozważa na podjęcie jakiejś takiej szerszej inicjatywy, próby no, jednak jak, w jakiejś skali odtworzenia tego transportu publicznego, przynajmniej powrotu do tego stanu sprzed 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze zapytania, uwagi do projektu tej uchwały? Panie Przewodniczący, Pan Starosta Jerzy Rakowski. Szanowni Państwo, no oczywiście to jest temat rzeka, temat trudny. No, zajmowałem się tym dosyć mocno w momencie, kiedy upadł Mobilis, tak, bo tak trzeba to powiedzieć. I powiem tak, nieprawdą jest, że właśnie w okresie, kiedy dojeżdżają dzieci do szkoły, jest wykluczenie społeczne. Mamy szczęście i to myślę, że udało się to zrobić na zasadzie takiej właśnie rozmów z kilkoma przewoźnikami, a jest ich trzech, żeby na terenie powiatu właśnie funkcjonował, nazwijmy to, przewóz osób w poszczególnych gminach, jak i też w powiecie. Chcę powiedzieć, że to się spina póki co finansowo bez udziału, chcę powiedzieć od razu, dużych ewentualnych środków z budżetu powiatu, jeśli by to się nie udało. A dzieje się tak, że to funkcjonuje, że po pierwsze ci przewoźnicy, którzy obsługują linie między gminami, czyniąc to również do miasta, w jakimś tam zakresie realizują zadania również związane z koniecznością dowozu, tu już jest wymóg ustawowy, dzieci do szkół podstawowych. Tam jest, jak Państwo wiecie, poniżej 3 kilometrów, to dowóz jest po prostu konieczny. I pytanie, czy jest taki problem, jak tu pan Chodubski raczył powiedzieć, że to jest takie trudne. Chcę powiedzieć, że w okresie wspomnianym czy roku szkolnego nie zgłaszali wójtowie, a jak zgłaszali, to staraliśmy się reagować na to w rozmowach bezpośrednio z przewoźnikami, żeby na przykład trochę przedłużyć, żeby może inne godziny. Oczywiście trwają rozmowy z dyrektorami, aby ten transport po prostu możliwie dobrze funkcjonował. Jeśli chodzi o te artykuły, które tutaj konstytucyjne wręcz no, są zapisane, to chcę powiedzieć, że my jako powiat zajmujemy się osobami niepełnosprawnymi, dowożąc ich między innymi do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, między innymi do szkolnego ośrodka. I wiemy, ile to kosztuje. Między innymi wystąpiliśmy z inicjatywą i mamy decyzję, że z PFRON-u dostaniemy prawdopodobnie pieniądze po 119 tysięcy na każdy pojazd, bo tutaj specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, jak i też właśnie szkolny, znaczy wspomniana wcześniej instytucja, potrzebuje po prostu nowych samochodów, bo te się po prostu już psują. Reasumując, nie było do tej pory jakichś tam wielkich, znaczy nie było żadnej petycji poza tą, którą dzisiaj rozpatrujemy, że w środowiskach lokalnych jest taki duży problem w wakacje. A w ogóle analiza, która była prowadzona i pytanie, które zadawaliśmy przewoźnikom, jeśli w ogóle osoby, które korzystają z takiego transportu, bo trzeba powiedzieć, że transport dowozu do pracy w dużej mierze organizują pracodawcy najwięksi.
tutaj na terenie powiatu mławskiego. I tak na zadane pytanie, czy ewentualnie korzystają osoby, które bardzo chcą też dojechać tym autobusem, no odpowiedź była taka, że zdarza się, że ten autobus też te osoby, że tak powiem, zabiera. Ale zapotrzebowanie na taki transport, to odpowiadam, to jest jeden, dwie osoby, a często żadnej osoby w poszczególnych dniach, które by chciały po prostu dojechać. W związku z tym oczywiście możemy to rozpatrywać i no, że tak powiem, do tego podejść, ale muszę Państwu powiedzieć, że to byłby bardzo duży koszt, a efektywność wydatkowania tych środków, przynajmniej tak mi się wydaje na początku, bo być może wtedy, gdyby rzeczywiście był zorganizowany taki transport, który by pasował, to być może wiele osób by zrezygnowało z swojego transportu. Ale tutaj od razu spieszę wyjaśnić, że bilety miesięczne w przypadku, kiedy dwie, trzy osoby zorganizują się dojazdem prywatnym samochodem, jest dużo taniej, aniżeli ewentualne kupowanie biletu miesięcznego, a myślę, że owe bilety wzrosną w momencie, kiedy i paliwo, jak wiemy, no, nie jest tańsze, tylko coraz droższe. Także no, prawo do nauki, bo się tu powołuje również artykuł 70 Konstytucji, właśnie staramy się zrealizować, jeśli chodzi o młodzież. Te osoby, które ewentualnie nie mogą albo jest jakiś problem, też jest możliwość przebywania w naszej bursie. Są miejsca też wolne. Także reasumując, w mojej ocenie, bez zaangażowania środków finansowych powiatu, transport w powiecie mławskim on, no, źle nie wygląda. Oczywiście zawsze można jeszcze coś poprawić. Ja chciałbym podziękować właśnie tym przedsiębiorcom, którzy no, jakby pracują na naszym terenie powiatu, że właśnie realizują te przewozy. Oczywiście nie robią to charytatywnie, bo myślę, że w jakiś sposób tam na tym też zarabiają, ale to też się dzieje dlatego, że otrzymują dofinansowanie również do biletów miesięcznych. I teraz na koniec. Te dofinansowanie, które jest ewentualnie z tych środków rządowych, to po pierwsze, można uzyskać takie środki w momencie, kiedy na danej linii nie ma transportu przez okres, powiedzmy, 3 lat. No, powiadam, że tu może, jak będzie taka potrzeba, szczegółowo pan dyrektor Wydziału Komunikacji przedstawi, ile linii mamy, jeśli chodzi o przewoźników, którzy to realizują. Stąd no, może tyle wyjaśnień. No i oczywiście ta ekonomia, że na początku była złotówka, rzeczywiście później podwyższono do 3 zł, a teraz jest, a jeśli chodzi o to, żeby pojechać po 2-3 osoby, a może i żadną, ten transport, żeby zorganizować, to oczywiście to ta rozmowa była, myślę, że sprzed 2 miesięcy, to minimum 6 zł trzeba by było za 1 kilometr przewozu takiego transportu po prostu zapłacić. Oczywiście na początku pewne rozmowy z wójtami, bo było takie pytanie, były wiele niepokojów, w szczególności związanych właśnie z brakiem dojazdu uczniów do szkół, ale jak powiedziałem, na ten moment to tak źle po prostu nie wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze uwagi, zapytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania petycji. Kto jest za przyjęciem tej petycji, którą przedstawił pan przewodniczący komisji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Jeszcze 12 nie głosowała. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie.
uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu mławskiego. I projekt uchwały przedstawi pani Mariola Rostkowska, zastępca dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego. Poproszę panią dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w dokumentach, w materiałach, które otrzymaliście dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej, tak jak zawsze musimy dostosować zmiany, które były od poprzedniej uchwały Rady do dnia dzisiejszego. I one są oczywiście w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu powiatu. W tej uchwale zmieniającej wieloletnią prognozę finansową mamy zmianę w przedsięwzięciach, gdzie dotyczy trzech przedsięwzięć. Pierwotnie wprowadzaliśmy wydatki niewygasające do budżetu, nie wprowadzając tego limitu w przedsięwzięciach. I w tej chwili to robimy, żeby dostosować zgodność budżetu z wieloletnią prognozą finansową. Dotyczy to zadania rozbudowa drogi powiatowej Radzanów-Drzazga. Drugie przedsięwzięcie dotyczy nowych zadań, które w tej chwili przedstawię za chwilę w zmianach do uchwały budżetowej. Jest to kwota 14 tysięcy, przy czym zmniejszamy ją z zadania inwestycyjnego rozbiórka istniejącego mostu w miejscowości Szumsk na rzece Ożumiech. Tutaj są dwa nowe zadania jednoroczne. Więc z wolnych środków, które pozostają z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zabieramy 14 tysięcy i kwota po zmianach na tym zadaniu wynosi 136 tysięcy. Trzecim przedsięwzięciem, który dokonujemy tutaj zmiany, są to odsetki od zgromadzonych środków na rachunku przy przedsięwzięciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli to są środki z COVID-u dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych. Są te środki wprowadzone po stronie dochodów i są pokazane w zmianach do budżetu w poprzednich uchwałach, natomiast nie wprowadzono tej kwoty w przedsięwzięciach. To jest kwota w wysokości 28 609 zł i 40 groszy. Ponadto w objaśnieniach jest pokazana kwota zwiększająca wydatki bieżące, dochody bieżące, przepraszam, dochody bieżące z poprzednich uchwał, które były od momentu podjęcia uchwały Rady z 26 lipca i jest to kwota zwiększająca budżet w wysokości 877 086 zł i 31 groszy. Dotyczy zwiększenia środków z dotacji z zakresu administracji rządowej, środków z porozumień z JST na pieczę zastępczą, z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy oraz zwiększenie środków z przeciwdziałania COVID i zmniejszenia dochodów pieczy zastępczej w domach dziecka. Łącznie zwiększamy tylko dochody bieżące, dochodów majątkowych nie ruszamy, wynik finansowy zostaje niezmieniony, rozchody i przychody są takie same, długu nie zmieniamy i tylko wprowadzamy zmiany w inwestycjach rocznych. Czyli przesuwamy ze środków własnych na zadania inwestycyjne. Dotyczy to budowy stacji uzdatniania wody w domach dziecka i jest to kwota 13,5 tysiąca. Oczywiście jest to zakup inwestycyjny, nie zadanie inwestycyjne. To są wszystkie zmiany, które są przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów i poproszę panią Barbarę Stańczak o opinię do projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu mławskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma zapytania lub uwagi? Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania uchwały, którą przedstawiła pani dyrektor w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mławskiego. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Panie radny Okomski, głosujemy. Tak, jedenastka. Dziękuję bardzo, zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2022. I poproszę panią dyrektor Mariolę Rostkowską o przedstawienie projektu tej uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w materiałach i w uzasadnieniu do zmiany uchwały budżetowej jest uzasadnienie, które dotyczy zmniejszenia i dochodów, i wydatków, i informacji odnośnie zadań jednorocznych. W tej uchwale dokonujemy zmniejszeń ogólnie od poprzedniej uchwały i jest to kwota 107 817 zł i 55 groszy. Po stronie dochodów nam się taki budżet zmniejsza i po stronie wydatków. I w zakresie tych zmian krótko przedstawię, jaki wpływ miały te wnioski na zmianę w uchwale budżetowej. W związku z tym, że zmieniła się klasyfikacja budżetowa i niektóre rzeczy możemy w tej chwili już prowadzić, więc dokonujemy takich poprawek albo zgodnie z rozporządzeniem, które nam tutaj mówi, że 3 miesiące mamy na doprecyzowanie tych wszystkich zmian. W związku z tym przesuwamy środki w wysokości 170 tysięcy z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące zadania przebudowa drogi powiatowej Budy-Bolewskie i chodzi tutaj o ujętą klasyfikację budżetową. Pierwotnie nie mając jeszcze umowy z Marszałkiem wprowadziliśmy te zmiany w dziale 614, gdzie dotyczy dróg. Natomiast powinno być to sklasyfikowane w dziale 01042, gdyż dotyczy to modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, czyli typowo rola. Nic nam się kwota nie zmienia, natomiast zostaje przesunięta między działami. To jest dyspozycja oczywiście Rady Powiatu. Następna informacja i wniosek dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 i są to środki w wysokości 12 400. Natomiast przy okazji tej zmiany po stronie wydatkowej mamy klasyfikację prawidłową. Po stronie dochodów musimy dokonać przesunięcia. W miesiącu marcu wprowadzaliśmy po stronie dochodów rozdział pomocy społecznej, czyli w 852. Powinno być to wprowadzone w różnych dochodach, czyli w 758-16 rozdziale. I taką przesunięcie oprócz wprowadzenia tych 12 400 przesuwamy jeszcze 25 000. Tylko po stronie dochodów. Po wydatkach wszystko zostaje po staremu. Następnym wnioskiem jest to wniosek Urzędu Pracy. Dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1238,27 zł. Dotyczy to projektu konkursowego Aktywizacja Społeczna i Zawodowa i rozliczenia środków od klienta, który musiał dokonać zwrotu niewykorzystanych środków. W związku z tym po stronie dochodów zwiększamy i projekt zwiększamy. Później jednostka będzie przy rozliczeniu składała korekty wniosków. Środki, które są nie do odzyskania, Urząd Pracy z własnych środków przesuwa do projektu, zwiększając, żeby była realizacja projektu zgodna z umową i jest to kwota 247 zł i 65 groszy. Projekt pozostaje na niezmienionym poziomie. Następnym wnioskiem jest wniosek dotyczy Centrum Administracyjne do
obsługi placówek i opiekuńczo-wychowawczych, czyli chodzi o domy dziecka, i tu jest zmniejszenie środków z tytułu pieczy zastępczej w ogólnej kwocie między wszystkimi domami i jest to kwota 35 014,44 zł. W związku z tym, że jednostka obawia się, że nie zrealizuje dochodów, to już w tej chwili na tym etapie zmniejsza i dochody, i wydatki. Kolejnym wnioskiem dotyczącym uregulowania dochodów jest zmniejszenie środków z dotacji celowej z miasta Mława w wysokości 86 441,38 zł. Dotyczy to dotacji celowej związanej z bieżącym utrzymaniem Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 50% kosztów. Ponadto dokonuje się takich samych zmniejszeń po stronie wydatkowej, oczywiście 50% środków własnych i 50% z dotacji. Łączna kwota zmniejszająca wydatki jest to kwota 172 882,76 zł i środki własne wprowadzamy do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w dziale 926. Po stronie wydatków dokonujemy wprowadzenia dwóch nowych zadań, tak jak już Państwu mówiłam, w zmianach do WPF-u. Jest to kwota 14 tysięcy, dwa zadania roczne, w związku z tym po 7 tysięcy i dotyczą to dwóch zadań. Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Mławy oraz drugie zadanie, przebudowa drogi powiatowej ulicy Kościuszki wraz z przebudową drogi powiatowej ulica Graniczna i Brukowa. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących ze zmniejszenia tego samego zadania rozbiórka istniejącego mostu, też z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, i powyższe zmiany związane są z zapewnieniem ciągłości pozwolenia na budowę. Kolejnym wnioskiem po stronie wydatkowej jest zwiększenie środków w wysokości 18 tysięcy z przeznaczeniem na remont pieca gazowego w zespole szkół numer 4. Są to środki własne ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie. Kolejne wnioski dotyczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zwiększamy wydatki w wysokości 18 024 zł w ramach pieczy zastępczej w związku z umieszczeniem dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Kraszewie-Czubakach. Jest to nowy rozdział, więc nie mogliśmy tego przesunąć w ramach zarządu i jest to rozdział 851.17. Dotyczy on świadczeń społecznych i środki są przesunięte z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Kolejny wniosek jest z Powiatowego Urzędu Pracy. Dotyczy on przesunięcia w ramach projektu Aktywni Młodzi Powiatu Mławskiego. Wniosek jest ten, zadanie to jest ujęte w przedsięwzięciach. I są to przesunięcia między wynagrodzeniami a zakupami w wysokości 360 tysięcy. Projekt pozostaje na niezmienionym poziomie. Centrum administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych wprowadza nowe zadanie zakup inwestycyjny roczny i to będzie w zadaniach inwestycyjnych w załączniku jednorocznym. Chodzi tu o stację uzdatniania wody w wysokości 13,5 tysiąca. Środki są przesunięte z bieżących środków z planu finansowego domu dziecka. Ostatnim wnioskiem są to wnioski z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w ogólnej wysokości 936 zł w ramach pieczy zastępczej, ale w związku z podpisanymi porozumieniami z powiatem puckim 212 zł, powiatem ciechanowskim 318 zł i miastem Katowice 406 zł. Jest to uregulowanie wypłaconych świadczeń, w związku z tym należało tutaj dokonać zmian. Ponadto wprowadza się nowe porozumienie z powiatem ciechanowskim na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 13 526,40 zł. Oczywiście wszystkie środki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie są przesuwane ze świadczeń społecznych z planu finansowego PCPR. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego i poproszę panią przewodniczącą Barbarę Stańczak o opinię do projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytania lub uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2022. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, zamykam głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 20. Informacja z prac zarządu powiatu mławskiego między sesjami i poproszę pana starostę Jerzego Rakowskiego o przedstawienie informacji. Panie przewodniczący, szanowni państwo, postaram się możliwie krótko i raczej na pytania bym liczył, jeśli będą jakieś wątpliwości, bo ten materiał jest dosyć obszerny, 13 stron, 6 posiedzeń w tym okresie czasu, żeśmy odbyli jako zarząd, podjęliśmy 45 uchwał. Zresztą wiele jakby naszej pracy było uwidocznione na dzisiejszej sesji, bo przecież te uchwały, które są wcześniej przechodzą, znaczy które dzisiaj były procedowane, przechodzą oczywiście przez zarząd. Ale na kilka takich rzeczy chciałbym zwrócić uwagę, warte odnotowania. Oczywiście oświata była znaczącym czasem, który musieliśmy poświęcić na podejmowanie pewnych decyzji związanych z przygotowaniem się do roku szkolnego. To między innymi uczyniła pani dyrektor, mówiąc o tym przygotowaniu, ale chciałbym powiedzieć, że mamy, jakby powołaliśmy nowych dyrektorów, chciałoby się powiedzieć starych nowych. To jest ważne, no bo dyrektor zespołu szkół numer 4, jakby od tyłu zaczynając, no pan Matyjasik, jest dalej dyrektorem, powierzyliśmy jako zarząd tę funkcję dalej, żeby sprawował, i również zespół szkół numer 2, pani Bem również uzyskała akceptację komisji do realizacji zadań, a zarząd panią Anetę, przepraszam, Zawadzką, przecież pomyliłem się, powołał na stanowisko dyrektora szkoły. Drugą ważną rzeczą, którą trzeba by podkreślić, to oczywiście inwestycje, o których dyskutowaliśmy na zarządzie, bądź podejmowaliśmy decyzje, no to jest właśnie budowa sali gimnastycznej. Myślę, że jest powód do zadowolenia, że mimo tych cen, które wzrastają, mocno wzrastają, jeśli chodzi w szczególności o drogi, tak jeśli chodzi o tą inwestycję kubaturową, macie państwo w materiale, jakie firmy złożyły, na jaką sumę. Wydaje nam się, że wybór firmy za 11 mniej więcej i pół miliona złotych na to zadanie na dzisiejsze czasy nie jest wygórowane. No i warto podkreślić, że ta inżynieria finansowa na budowę tej sali gimnastycznej wygląda bardzo dobrze, bo pozyskaliśmy, można powiedzieć, środki z trzech źródeł, dokładając około 1,5 miliona tylko własnych środków. Mam nadzieję, że tyle dołożymy, bo inwestycja się dopiero rozpoczęła, no i w październiku, miejmy nadzieję, zostanie ukończona. Przypominam, 3 miliony z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 5 milionów z Polskiego Ładu i prawie 2,2 miliona z budżetu województwa mazowieckiego, czyli razem tam 10,2 miliona pozyskanych środków zewnętrznych. Tak krótko chcę powiedzieć, że w mojej ocenie firma przystąpiła szybko do działania. Po przekazaniu placu można powiedzieć, że w przeciągu czasu i etapów inwestycji każde przesunięcie czy niepowodzenie realizacji będzie komplikowało sprawę płatności, bo każde z tych źródeł ma swoje wymagania co do zaangażowania choćby naszych własnych środków,
No i też proporcje muszą być odpowiednio zachowane. Stąd tutaj musieliśmy się trochę nagłowić, jak to zrobić, ale jeżeli będzie inwestycja przebiegała bez problemów, to myślę, że i również te płatności uda nam się zrealizować. No jak Państwo też zauważyli, pozyskaliśmy środki dodatkowe właśnie jeśli chodzi o od pana marszałka województwa mazowieckiego, samorządu województwa mazowieckiego, między innymi o wspomniana hala sportowa 2 200 000, ale również pozyskaliśmy środki w wysokości 210 tysięcy złotych na modernizację systemu ogrzewania właśnie w zespole szkół numer 4 i o blisko 100 tysięcy złotych na również działania takie modernizacyjne, naprawcze w zespole szkół numer 3. Tutaj jeśli chodzi o zespół szkół numer 4, no jest to poważne zadanie, jako że podlegać będzie wymianie nie tylko pieca, ale cała instalacja wewnętrzna. Stąd wymagało to pewnej analizy i również opracowania dokumentacji technicznej. W tej chwili ona jest kończona. W związku z tym podjęliśmy działania, żeby te środki mogły być wykorzystane w roku przyszłym. Bezpośrednio rozmawiałem z panem marszałkiem, a i też trwa korespondencja, pisma i tutaj w mojej ocenie nie ma zagrożenia, aby te środki, bo taka wątpliwość pojawiła się na zarządzie, że taka wątpliwość, znaczy, że takie zagrożenie jest. No, a dzisiaj mogę twierdzić, że takowego zagrożenia raczej nie ma. Podejmowaliśmy tam próbę, ewentualnie analizę, czy dałoby się już zrealizować zadanie w części w tym roku, myślę o zastosowaniu jednego pieca po to, żeby nie remontować pieca, który jest w tej chwili konieczny, ale niestety zarówno projektant, jak i też no, poprosiłem takiego moim zdaniem dobrego fachowca, żeby ocenił sytuację, no też stwierdza, że jest to po prostu na ten moment niemożliwe, znaczy jest to niemożliwe, musi to iść, że tak powiem, tak po kolei. Rozliczyliśmy, już można powiedzieć, fotowoltaikę, zakończyliśmy. Płatności wszystkie zostały dokonane. No trzeba tylko jakby przypomnieć, że żeśmy obniżyli fakturę na rzecz firmy głównej, tam bodajże o 725 tysięcy złotych. Jako wykonanie zastępcze, myślę tu o remontach dachu, a pozostała suma około 2 milionów, tam chyba 200 z groszami zostały zapłacone w firmie Revord Energy. No, prawdopodobieństwo jest duże, że firma Revord będzie próbowała poprzez postępowanie sądowe próbować no, odzyskać te środki. No ale to zobaczymy, czy w ogóle złoży, jeśli złoży, jak ta sprawa, że tak powiem, będzie wyglądała już w procesie ewentualnym sądowym. Pozyskaliśmy te środki, jeśli chodzi o remont drogi Budy Bolewskie, Sułkowo-Borowe, o czym Państwo wiecie, po przetargu jesteśmy. Wystarczy tych środków na remont tej drogi. Nie wiem, czy już zostało rozstrzygnięte, bo wygra niestety pierwsza firma, która miała nieco niższą cenę, ale w sensie punktacji. No wygra druga prawdopodobnie firma, ale i tak środków po prostu wystarczy na realizację tego zadania. Cóż by tu jeszcze ważnego powiedzieć? No właśnie, jeśli chodzi o sprawy związane z uchodźcami, to w tej chwili mamy około, jak dobrze pamiętam, jak się to nie zmieniło, 27 osób w właśnie Bursie. 7 osób na ten moment mamy w Dąbku. Wiem, że również taką umowę mieliśmy podpisaną z gminą Lipowiec. Też tam było w sali gimnastycznej. No, to różnie bywało, od 40 aż ostatnio chyba do 16 osób, ale w tej chwili też już tam tych osób nie ma.
Oczywiście no, uchodźców na terenie Mławy, powiatu mławskiego jest jeszcze bardzo dużo, ale przede wszystkim oni są, że tak powiem, no, mieszkają może tak, w prywatnych po prostu domach. Jeśli chodzi o COVID, bo wiem, że tutaj Państwa to interesuje, troszkę Pan Dyrektor o tym mówił, ale takie globalne cyfry już na ten moment, jakie są, no to tak, na ten moment w kwarantannie domowej nie mamy nikogo, nadzorem epidemiologicznym nikt nie jest w tym momencie nadzorowany, hospitalizowana jest jedna osoba, potwierdzeń laboratoryjnych z wynikiem dodatnim na ten moment jest 16. No niestety ta cyfra czarna, zmarło od samego początku COVID-u 247 osób. Jeśli chodzi o rok bieżący, bo to też ma swoje znaczenie rozkładem na miesiące, to w styczniu właśnie, o czym dyrektor wspominał, że początek roku był jeszcze covidowy, to zachorowań mieliśmy 794 w styczniu, w lutym 1007, w marcu 142 i później no, przyszły te miesiące, nazwijmy to no, mniej albo bardzo mniej zachorowań, czyli było 8 odpowiednio, kwiecień, maj 6, czerwiec 1, no i w lipcu się już zaczęło. Było 76, za to w sierpniu 194. Chociaż musimy sobie jasno powiedzieć, że prawdopodobieństwo zachorowań w Polsce jest dużo, dużo, dużo większe, aniżeli podają obecne statystyki, bo te statystyki powstają poprzez tylko i wyłącznie skierowania przez lekarzy do badania i tu są te statystyki, że tak powiem, jakby uwidaczniane. No, niektórzy twierdzą, że tych zachorowań w Polsce mogło być nawet 15 milionów w ostatnim czasie, ale no, wszyscy wiemy, że no, ten Omikron 5 jeszcze z jakąś tam cyferką jest no, mniej, że tak powiem, zjadliwy, aniżeli poprzednie mutacje. Miejmy nadzieję, że no, kolejne miesiące nie będą no, tragiczne, tak jak było to poprzednio. Cóż jeszcze? No, jest problem, drodzy Państwo, tak? Jeśli chodzi o ceny i nośniki energii. Tu wspomnę właśnie, może wracając do fotowoltaiki chwilę, że te umowy, które były podpisywane na tak zwane umowy kompleksowe, czyli nazwijmy to zakup bądź i sprzedaż, choć te pierwsze umowy są w tej wersji, że jakby naszą energię gromadzi Energa, a my niejako to, jak każdy prosument odbiera tą z magazynu, który jest jakby w energii. Od 1 kwietnia, jak Państwo wiecie, jest zupełnie inny sposób rozliczenia, czyli niejako energia z fotowoltaiki jest kupowana, a jeśli przyjdzie potrzeba, znaczy sprzedawana z fotowoltaiki, a jest kupowana, jeśli taka potrzeba zaistnieje od osoby, znaczy od firmy, którą właśnie takowe kompleksowe umowy są zawierane bądź zostały zawarte. I tak jak na początku to było znaczy około 70 groszy za kilowat. Dzisiaj już proponuje nam się 2,35 i jednocześnie jeszcze się każą śpieszyć, bo już kolejnym oferentom proponują 2,50, znaczy odbiorcom 2,50 za kilowat. Wiem, że no właśnie występowaliśmy w przetargach przez firmę, która, znaczy czy spółkę, która jest, do której również w jakimś tam sensie należymy, to się nazywa MAE chyba, tak? Mazowiecka Agencja Energetyczna, która organizowała w tej chwili przetarg. Nawet no, jedna z naszych szkół brała udział w tym przetargu. No to się okazuje, że już w przetargu jest 2,15. Czyli należy sądzić, że no, te ceny energii
będą rosły. Choć na ten moment ta nowa metoda rozliczenia jest korzystniejsza dla tych, którzy zainwestowali w fotowoltaikę, bo jeszcze są stare ceny, czytaj jakby kupowania po 0, powiedzmy 4, 0, 0 tam 5, w zależności od kogo, kto miał jaką umowę, a kupno w tym momencie energii elektrycznej produkowanej przez fotowoltaikę jest na poziomie 70 groszy, czyli można powiedzieć, że się niejako zarabia. Ale to oczywiście jest chwilowy moment, bo jak powiedziałem, te ceny sprzedaży będą na poziomie 2,3, 2,50, a tak naprawdę nie wiadomo, po jakich cenach ta energia z fotowoltaiki będzie kupowana, bo systemy są nie jeszcze gotowe. Teraz będzie cena taka, nazwijmy, towarowa, liczona w okresach miesięcznych, ale zakłady energetyczne mają czas, bodajże chyba 2 lata jeszcze, że wręcz będzie cena godzinowa. Jakby nazwijmy to rynkowa cena godzinowa, czyli będzie co godzinę, można powiedzieć, inna cena tejże ceny fotowoltaiki, jak i też ceny zakupowej. No ale to wszystko jeszcze, że tak powiem, przed nami. Tak powiedziałem krótko, jeśli są pytania, proszę bardzo, postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytania? Poproszę Pana Radny Tomasz Chodowski. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. 30 czerwca, jak mieliśmy, nie ostatnio, ale poprzednią, wcześniejszą sesję, już było to opóźnienie z uruchomieniem fotowoltaiki. Pan starosta wspomniał, że pod względem finansowym jest to rozliczenie, że pod względem finansowym jest zapłacone, rozliczone. Czy rzeczywiście wszystkie te urządzenia są podłączone, działają? Od kiedy? Mniej więcej. Oraz też wtedy na tej czerwcowej, jeszcze końca czerwca sesji, pan starosta wspominał enigmatycznie o problemach prawnych z tą firmą, o problemach prawnych. Teraz pan starosta wspomniał o procesie sądowym, o drodze sądowej. Natomiast czy tam jeszcze nie jest jakaś inna droga prawna, czy tam też ta firma nie wstąpiła na drogę postępowania prokuratorskiego? Czy coś takiego się toczy, czy nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o odpowiedź pana starosta. Może od tyłu. Nie wiem, czy przystąpiła firma do postępowania prokuratorskiego, aczkolwiek wiem, że pewne informacje, że tak powiem, przekazywała pewnej prokuraturze, ale że tak powiem, oficjalnie mi to nie jest wiadomo. Pytanie było takie, czy działa fotowoltaika już wszędzie? Tak, chociaż w szkole, zespole szkół numer 1, bo tam są dwie instalacje, jeszcze wymaga wyjaśnienia sprawa jakby umowy na zawarcie tej fotowoltaiki. Chcę powiedzieć, że bo pan radny mówi o opóźnieniach, więc ja chcę powiedzieć, że jakby firma zgłosiła w czasie, za to nie ukrywam, że było dosyć skomplikowany odbiór, bo kilkakrotnie były spotkania komisji odbiorowych. I teraz dokładnie nie pamiętam, kiedy konkretnie odbiór był, ale na przykład przesunięcie związane z podłączeniem choćby w domu dziecka, nie była to wina firmy, tylko niestety wymagało to przebudowy całego przyłącza wraz z transformatorem. Jako że moc, która tam jest zamontowana, zdaniem zakładu energetycznego, kiedy
no, warunki były wydawane, po prostu nie przechodziłaby ta energia w takim stopniu, jeżeli by to było na jednym transformatorze. No i stąd zostało to podzielone na dwa. No i zakład energetyczny musiał to, że tak powiem, przeprowadzić w sensie no, całych procedur, czyli przetargi, wykonawstwo. No, udało się to zrobić. Podobna sytuacja była w hali sportowej, że też wymaga, to ma związek ze zwiększoną mocą, też wymagała przebudowa no, jakby przyłącza i za to, że tak powiem, płaciliśmy my, aczkolwiek chcę tu jasno powiedzieć, że tu zakład energetyczny naprawdę, no tu, a szczególnie pan dyrektor wspierał nas w tym czasie i no, po prostu rozumiał sytuację, pomagał. W końcu za przełącze nie zapłaciliśmy w domach dziecka, za to tutaj no, około tam chyba 2000 zł żeśmy zapłacili, jeśli chodzi o halę sportową. Czyli reasumując, na ten moment instalacje działają, choć negocjujemy ciągle jeszcze te umowy kompleksowe, bo ja takie pismo napisałem do Zakładu Energetycznego do Gdańska, żeby no inaczej próbować potraktować nas jako szkoły, jako instytucje, aniżeli biznes, ale niestety no tak to jest, że szkoły i te jednostki, chyba że zostanie wprowadzona jakaś rządowa ustawa, no tak samo jesteśmy traktowani jak inne firmy, które prowadzą działalność gospodarczą. Także no tyle może, jeśli szczegółowo nie wyjaśniłem, to proszę o ewentualne dopytanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze zapytania w sprawie informacji? Nie widzę, to przystępujemy do punktu następnego. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. Poproszę pan radny Zbigniew Markiewicz. Ja mam wniosek do zarządu powiatu. Ja przepraszam, bo ten wniosek chciałem złożyć na Komisję Oświaty, ale z racji tego, że został zmieniony termin Komisji Oświaty, a ja miałem akurat umówioną wizytę lekarską, więc tutaj myślę, że tam to usprawiedliwienie do pani przewodniczącej doszło. Proszę państwa, ja chciałem złożyć, panie przewodniczący, wniosek do zarządu powiatu. Dotyczy objęcia patronatem wspólnie z dyrekcją zespołu szkół numer 4. Tu przypomnę, że szkoła, zespół szkół numer 4 jest imieniem obrońców Mławy. Aby zarząd powiatu też namówił do tego przedsięwzięcia, o którym za chwilę wspomnę, również wójta gminy Wietrznia Kościelna, wójta Gębale. A chodzi mi o objęcie patronatem renowacji pomnika dwóch zabitych przez niemieckiego snajpera żołnierzy pograniczników. Przypomnę, że ich akurat zabito 26 sierpnia 1939 roku. Zrobił to oczywiście niemiecki snajper. To były pierwsze ofiary, które tutaj padły w II wojnie światowej, a chodzi tam o kaprala rezerwy Feliksa Ignacego Grabowskiego, urodzonego w 1911 roku w Bodzanowie i starszego granicznego Wojciecha Wiśniowieckiego, urodzonego w 1904 roku w Gorliczynie. Przypomnę tutaj tylko, że taki mini pomnik jest tam ufundowany i został odsłonięty 26 sierpnia 1979 roku przez sołectwa Bodzanowa i Bonisławia. Ja już rozmawiałem z panem dyrektorem w ubiegłym roku, nawet żeśmy tam byli wspólnie z panią dyrektor Wydziału Oświaty i mam tu taką prośbę, ponieważ koszt tej inwestycji, bo to trzeba po prostu tam zrobić na nowo, to się wszystko rozlatuje, to na pewno to jest wejście na uboczu. Ja nie umiem dzisiaj nawet powiedzieć, czy to jest na terenie powiatu mławskiego jeszcze, czy na terenie powiatu już nidzickiego, bo to jest na samej granicy. Dlatego bym prosił tutaj zarząd powiatu
a szczególnie może panią starostę Krysię Zając, by no, nawiązać kontakt zarówno z wójtem, jak i też ze szkołą, by szkoła, która mieni się, czy ma nazwę, jest imieniem obrońców Mławy, by to szkoła, zespół szkół numer 4 objął po prostu patronat nad tym po ukończeniu i po prostu zajmował się tym terenem, bo naprawdę tam ten teren wymaga pewnej renowacji i takiego dopieszczenia, bo to jest po prostu w środku lasu. Przewiduję, że taki koszt tej renowacji byłby w granicach 15-20 tysięcy złotych, co gdyby to rozłożył na trzy podmioty, czyli na szkołę, starostwo i gminę, to nie są wielkie pieniądze, a byłby to ładny ten, ładny taki, ładne miejsce. Nie powiem, że ono straszy, to coś tam jest już. W każdym bądź razie bardzo bym prosił, żebyśmy w przyszłym roku, będzie 84. rocznica, byśmy mogli tak, na, tak jak to zrobiła społeczność tych dwóch sołec, o których mówiłem, w 79 roku, byśmy mogli w przyszłym roku, nie wiem, być na, nie tyle na może na odsłonięciu, co zobaczyć, jak ta renowacja tego 26 sierpnia by się odbywała. Także mamy cały rok na to, żeby się do tego przymierzyć. Nie są to wielkie pieniądze. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze uwagi, zapytania? Poproszę pan starosta Jerzy Rakowski. Szanowni państwo, jakby odnosząc się do tego, niekoniecznie do inicjatywy, bo trudno mi się do tego odnieść, ale chcę powiedzieć, że odbywają się już drugi raz. W ubiegłym roku były uroczystości, zresztą pani radna Karpińska również była, uroczystości, które są organizowane w jakimś zakresie przez powiat mławski, wójta gminy Wiecznia, jak i też wójta gminy Janowiec Kościelny. Jako że ci pogranicznicy rzeczywiście zginęli 26 sierpnia, zabici zresztą z broni maszynowej, zresztą jeden na miejscu, drugi zmarł w szpitalu, ale to jest na granicy dwóch, na granicy dwóch właśnie można powiedzieć województw, no i gmin, bo od pomnika do granicy, która zresztą jest widoczna, jeśli chodzi o rów, może jest 3-4 metry. W związku z tym, jeśli byłaby jakaś inicjatywa, nie wiem, kto by miał ją, że tak powiem, przepraszam, zainspirować. To znaczy ten obiekt jest jakby zadbany, bo nadleśnictwo nad tym, że tak powiem, czuwa. Jednocześnie droga doprowadzająca do tego też przez nadleśnictwo została w tym roku przygotowana. Złożyliśmy kwiaty, było stosunkowo dużo ludzi. Także no, myślę, że w sposób godny zostało to miejsce uczczone w tym roku. Tak nawiasem mówiąc, przejechaliśmy później jeszcze na cmentarz w Białutach, gdzie 17 żołnierzy jest pochowanych w Białutach na cmentarzu i tam też złożyliśmy kwiaty. Jeszcze był później przejazd jeszcze na teren gminy Janowiec Kościelny, ale ja już tam niestety nie byłem, ale było to w trzech miejscach właśnie, bodajże to było dokładnie 25. W przyszłym roku taki pan, który, oj, myślę, że to jest właściwa osoba, teraz mi przychodzi do głowy, która jakby organizuje te spotkania, ten pan się nazywa Domański, jest no już emerytem, pracował 50 lat w Nidzicy, no jest, mi przypomina takim charakterem i wiedzą i taką aparycją naszego pana Kazimierza Tańskiego. I on zadeklarował, że dopóki mu sił starczy, takie uroczystości będzie organizował. To tyle w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze w tym punkcie?
Nie, to zamykam ten punkt. Przystępujemy do punktu 22. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami. Do Rady Powiatu wpłynęło pismo w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejęto pod drogę powiatową relacji Szydłowo-Dębsk. I z treścią pisma oraz opinią radcy prawnego zapozna Państwa pan Marek Kujawa, dyrektor Wydziału Geodezji. Poproszę pana dyrektora. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W lipcu tego roku wpłynęło do starostwa powiatowego w Mławie pismo byłego właściciela trzech działek, które znajdują się w ciągu drogi powiatowej Szydłowo-Dębsk, tej samej, która w tej chwili będzie wniosek składany o dofinansowanie. I były właściciel trzech działek o łącznej powierzchni 17,5 ara, radny gminy Szydłowo, zwrócił się o ustalenie i wypłatę odszkodowania za te trzy działki o łącznej powierzchni 17,5 ara. Te działki zostały przejęte na rzecz powiatu mławskiego w 2006 roku decyzją wojewody mazowieckiego. Był to marzec 2006 roku i ta decyzja została zaskarżona przez ówczesnego właściciela tych działek. W swoim rozstrzygnięciu decyzja minister transportu i budownictwa utrzymał w mocy decyzję wojewody mazowieckiego. Podejrzewam, że w treści odwołania musiała być wzmianka o nieuregulowaniu tego odszkodowania, gdyż w swoim rozstrzygnięciu minister w ostatnim akapicie odniósł się do tej kwestii, pisząc właścicielowi, cytuję, że natomiast w kwestii odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę należy wyjaśnić, że ustalenie odszkodowania dokonywane jest w odrębnym postępowaniu. Były właściciel w piśmie, które w tej chwili złożył do starostwa, napisał, że dopiero teraz dowiedział się o tym, że za to nieruchomość powinno być ustalone odszkodowanie, co jak sami państwo widzicie jest sprzeczne, no bo jak skarżył sam tą decyzję, no to w treści decyzji ministra był akapit, który go informował o tym, że takie odszkodowanie jest ustalane odrębnie. Jako argument, jeden z argumentów podnoszonych, dlaczego to odszkodowanie ma być wypłacone, podniósł właśnie kwestię tej decyzji z RIT, która w tej chwili jest już wydana na tą drogę Szydłowo-Dębsk, podnosząc jako argument to, że skoro w tej chwili znowu jakaś część tych jego działek ma być zajęta pod tą drogę powiatową i według jego wiedzy z automatu zostanie wszczęte postępowanie o ustalenie tego odszkodowania, to dlaczego analogicznie nie można tego zrobić do tych wcześniej przejętych działek? Cały szkopuł polega na tym, że tak jak powiedziałem, decyzja wojewody mazowieckiego była z marca 2006 roku. Decyzja utrzymująca ją w mocy była z kwietnia 2006 roku. Natomiast prawo do złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania przysługiwało od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2005 roku. I to, nazwijmy to, był ściśle zakotwiony termin, nieprzekraczalny. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Zespołu Radców Prawnych o wydanie opinii prawnej w tym zakresie. Krótko mówiąc, chodziło nam tylko o to, czy mamy procedować tą sprawę, czy odmówić w ogóle wszczęcia postępowania. I decyzja, opinia prawna wydana przez, sporządzona dla nas przez radcę Waldemara Zabłockiego brzmi tak. Organ powinien odmówić wszczęcia postępowania na podstawie artykułu 61 paragraf 1 KPA z uwagi na wniesienie żądania po upływie terminu określonego w ustawie dla dochodzenia określonych praw. Właśnie ten artykuł 73 ust. 4
przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, albowiem stan faktyczny i prawny sprawy jest oczywisty i nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. To podparte jest wyrokiem USA w Gliwicach. I punkt drugi, dlaczego ja to dzisiaj referuję? No właśnie to się wiąże z tym, że właściciel tych działek w swoim piśmie zażądał przedstawienia sprawy zarządowi powiatu i radnym. Dlatego dwa, wniosek pana o wypłatę odszkodowania jest sprawą administracyjną należącą do kompetencji starosty Mławskiego. Niemniej z uwagi na żądanie strony odpisy wniosku należy przekazać do przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego, który organizuje pracę Rady, oraz starosty Mławskiego jako przewodniczącego zarządu. Przy rozpatrywaniu podania organy mają zastosowanie artykułu 65 KPA. No i to jest wszystko właściwie w tej sprawie. Czynię zadość życzeniu wnioskodawcy, przedstawiam tę sprawę, natomiast już mamy przygotowane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania właśnie ze względu na jasny, klarowny i niewymagający wyjaśnienia stan prawny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania lub uwagę? Poproszę pani radna Jolanta Karpińska. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja tutaj może odniosę się do słów pana dyrektora Marka Kujawy. Znany mi jest ten problem tego pana radnego. Był poruszany niejednokrotnie na sesji Rady Gminy Szydłowo. Był też poruszany na dwóch konsultacjach w sprawie dokumentacji projektowej drogi relacji Dębsk-Szydłowo, czyli aktualnie tej drogi, którą dzisiaj jednogłośnie uchwaliliśmy, że występujemy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego. Chciałam państwu powiedzieć, że niestety przepisy, które obowiązywały wcześniej, czyli koniec lat 90., początek 2000, były takie, iż jeżeli grunt był zabierany pod drogę publiczną, niestety trzeba było na wniosek takiej osoby, której ten grunt był zabierany, prowadzić odrębne postępowanie administracyjne. Taki wniosek od tego... Tak, znajdowały się w pasach dróg, tak, bo one już były w pasie drogi. Aktualnie są takie przepisy, że jest wydawana decyzja ZRID-owska, czyli zezwolenie na inwestycję drogową i w takim przypadku, zgodnie z aktualnymi przepisami, z urzędu, a nie na wniosek takiej osoby, której są wywłaszczane te grunty, jest wszczynane postępowanie, jest sporządzany operat szacunkowy, wartość tego gruntu i to odszkodowanie jest wtedy wypłacane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana radny Tomasz Chodowski. Panie przewodniczący, tylko takie podsumowanie. Czyli na pewno nie ma problemu, że musimy rozpatrywać w formie petycji, tylko wystarczy postanowienie. To nie, że to jako Rada nie musimy rozpatrywać w formie petycji, tylko wystarczy postanowienie. To nie jest petycja, tylko pismo wpłynęło. Dobra, dziękuję bardzo. Zamykamy 39. sesję Rady Powiatu Mławskiego. Dziękuję bardzo za obecność.